A, co tam w Warszawie? Jak tam przesilenie rządowe? Jeśli spodobała się Państwu konwencja tej dezmiańskiej serii, proszę o zalajkowanie tego filmu i jego dalsze rozpropagowanie. Może to stanowić dla mnie zachętę do tworzenia następnych odcinków śledzących peregrynację trwającego przesilenia rządowego. A jeśli chcecie Państwo być na bieżąco, warto być może rozważyć subskrypcję mojego kanału, za co z góry dziękuję. No cóż, do przesilenia jeszcze tylko jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej chciałoby się zaśpiewać. Będzie to jednak krok co najmniej dwutygodniowy, a zapewne nawet dwa takie kroki. Zapraszam na piąty odcinek dyzmiańskiej serii 3D Mężowie czy żony stanu pod tytułem Co dalej polityczna klaso? Tytuł nawiązuje do szkolnego błędu 3D trzeciej drogi, które to ugrupowanie straciło właśnie okazję do samodzielnego rządzenia jako rząd mniejszościowy. Zapewne bezpowrotnie, wszystko zależy tu od Tuska, a zasadniczo od tego, czy Bruksela wymości mu już teraz nagrodę jakieś intrantne stanowisko, czy może liczy ona na to, że za niecałe już 2 lata uda mu się zostać prezydentem wszystkich Polaków. Nawiasem mówiąc, szanse na prezydenturę 3D również uległy przez to ostatnie radykalnemu zmniejszeniu. Prezydent na powołanie szefa rządu z pozostałymi jego członkami i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów ma 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Oznacza to, że rząd premiera Morawieckiego, którego dymisja została przyjęta przez prezydenta 13 listopada, może urzędować nadal do 27 listopada, po czym Mateusz Morawiecki może spokojnie ogłosić skład nowego, w paluszkach, rządu w niezmienionym składzie. Najpóźniej 14 dni po powołaniu i zaprzysiężeniu przez prezydenta zostanie przegłosowane oczywiście wotum nieufności dla tego rządu. Na posiedzeniu Sejmu premier przedstawia program działania rządu, wygłasza exposé i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W tym wypadku, jak powiedziałem, nie udziela, ale może to mieć miejsce nawet dopiero 11 grudnia. To znaczy aktualny rząd premiera Morawieckiego może spokojnie pracować nawet do 13 grudnia, jeśli przesłuchania kandydatów na ministrów potrwają zaledwie 2 dni, a nie widać powodów, dla których obecna opozycja demokratyczna nie miałaby prowadzić obstrukcji na wzór tej, jaką prowadziła opozycja totalna. No może poza samowolnym okupowaniem mównicy sejmowej pod słowa znamienitej pieśni patriotycznej Nie pucz, zanim odjadę. Nie pucz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie. Nie pucz, kiedy odjadę. Chociaż kto wie, tu koalicja ukręciła przecież na siebie bicz, nie uznając wicemarszałkini opozycji demokratycznej. Ta odczeka spokojnie te 2 tygodnie, aby podczas przesłuchań kandydatów na ministrów wyciągnąć tę kartę przetargową i domagać się uznania kandydatury pani marszałek Witek, chociażby siłą, właśnie okupując mównicę sejmową, pod pretekstem, że urzędujący, nowo obrany, kolejny spadkobierca wielkiej linii wielkich marszałków koronnych nie dopuszcza do głosu przedstawicieli partii, która zwyciężyła w wyborach. Niezawieść oglądających nas teraz naszych dzieci i tych, którzy w sztafecie pokoleń stali przed nami na tym miejscu, gdzie teraz stoję. Wielkich marszałków Sejmu odrodzonej Rzeczpospolitej, których wspominali już dzisiaj i pan prezydent, i marszałek senior, wywodzącego się z endecji Wojciecha Trąbczyńskiego, ludowca Macieja Rataja, socjalisty Ignacego Daszyńskiego. Będzie to o tyle trudne, że opozycja demokratyczna będzie musiała w tym celu przełamać swą niechęć do zostania opozycją totalną na wzór poprzedniej. Nie mówiąc już o tym, że trudno będzie w jej szeregach znaleźć podobnych zapiewajów i silnych ludzi, jakimi dysponowała ta poprzednia, a obecnie nam miłościwie panująca.
Konstytucja stanowi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm. W tym konstytucyjnym drugim kroku, gdy premiera i rząd wybiera Sejm, kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera takiego premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie szef rządu przedstawia Sejmowi program działania rządu oraz proponowany skład Rady Ministrów, których Sejm wybiera bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jest to forma udzielenia rządowi wotum zaufania. Prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu. Co może jednak przecież spokojnie poczekać do świąt? O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby nowy rząd, prawdziwie demokratyczny, nie zdołał oddalić zamierzeń budżetowych dotyczących armii, CPK i innych inwestycji strategicznych przewidzianych w budżecie na rok 2024. A czynienie tego w trakcie roku budżetowego, acz nadal teoretycznie możliwe, wydaje się być w praktyce nierealne. Sejm na wybór premiera i rządu ma 14 dni. Czy się to uda? Zależy być może od zdolności wokalnych i sprawności fizycznej co młodszych członków tyranii antydemokratycznej ustępującej pod jakże demokratyczną presją 8 gwiazdek. Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 10. kadencji. Ska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, Proszczeckim za Boże, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jedno po to nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Szanowni Państwo, serdecznie witam przybyłych na naszą uroczystość.
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam wszystkie panie i panów wybranych na posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetniają inaugurację pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Bardzo proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o wygłoszenie orędzia na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji. Drodzy rodacy, wielce szanowny panie marszałku, seniorze, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo marszałkowie poprzedniej i wcześniejszych kadencji, wielce szanowni, szanowny panie premierze, szanowne panie i panowie premierzy poprzednich rządów, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowne panie i panowie posłanki i posłowie. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, dziekanie Korpusu Dyplomatycznego wraz ze wszystkimi ekscelencjami, przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego, ambasadorami, konsulami i wszystkimi zagranicznymi gośćmi reprezentującymi swoje kraje w Rzeczypospolitej Polskiej, eminencjo, księże kardynale, ekscelencje, księża arcybiskupi i biskupi, wszystkie osoby stanu duchownego obecne na tej sali, szanowni panie i panowie generałowie, oficerowie, wszyscy dostojni przybyli goście, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, wszyscy wielce szanowni państwo. 21 966 891 osób. Dokładnie tylu polskich obywateli zagłosowało w wyborach 15 października. Frekwencja wyborcza osiągnęła ponad 74%. To wielka rzecz. To wielki sukces polskiej demokracji. Dziękuję. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych, wszystkim paniom i panom wyborcom. Dziękuję z całego serca. Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna. Jest najsilniejsza bez wątpienia w całej naszej historii. Oczywiście my Polacy w wielu sprawach istotnie się różnimy w poglądach i będziemy się różnić. Prowadzimy często gorące spory i zapewne będziemy je prowadzić, bo taka jest natura demokracji. Najważniejsze jednak jest to, że spory te rozstrzygamy przy urnie wyborczej. I to jest właśnie istota demokracji. To jest wielki sukces ostatnich lat. Polacy ponownie uwierzyli, że ich głos ma znaczenie, że mogą jako obywatele decydować o najważniejszych dla Polski sprawach, decydować o kierunkach rozwoju naszej ojczyzny. Świadczy o tym właśnie rosnąca z roku na rok z wyborów na wybory frekwencja. Już 4 lata temu w wyborach parlamentarnych była wysoka. W wyborach prezydenckich w 2020 roku jeszcze wyższa, a teraz osiągnęła absolutnie rekordowy poziom. A przecież nie zawsze tak było. Wszyscy pamiętamy
jak jeszcze kilkanaście lat temu w wyborach uczestniczyło poniżej 50% uprawnionych. Na polskiej wsi głosowało wówczas zaledwie 36% wyborców. Ludzie byli zniechęceni. Uważali, że politycy ich nie reprezentują, że sami nie mają jako obywatele realnego wpływu na to, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w naszym kraju. Dziś jest zupełnie inaczej. Polacy biorą licznie udział w wyborach, niezależnie od tego, czy mieszkają na wsi, w małym, średnim bądź dużym mieście. To wielka zmiana, to wielki sukces, ale to także i wielkie zadanie. Zadanie dla wszystkich państwa, którzy zasiadają dzisiaj w ławach poselskich. Zarówno tych, którzy będą tworzyć większość rządową, jak i tych, którzy znajdą się w opozycji. To od waszych decyzji, od tego, jak będziecie sprawować swój mandat, zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą. To wielka odpowiedzialność. Szanowni Państwo, Polska bez silnego, zdrowego, szanującego się i szanującego i szanowanego Sejmu nie może istnieć. To niezwykle ważne słowa jednego z ojców naszej niepodległości, Ignacego Daszyńskiego. To dla mnie wielki zaszczyt wygłaszać orędzie podczas inauguracji jubileuszowej 10. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejmu wolnej, niepodległej, suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Zaledwie 2 dni temu obchodziliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów, kiedy nie było nas na mapach świata, ojcowie naszej niepodległości wierzyli wówczas, że odrodzona Rzeczpospolita ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Niestety nie było jej dane długo cieszyć się odzyskaną wolnością. Najpierw nastąpiła olbrzymia tragedia II wojny światowej, a później długi okres sowieckiej dominacji, kiedy nie byliśmy jako Polska krajem w pełni niepodległym i w pełni suwerennym. Dlatego tym bardziej powinniśmy doceniać ostatnie ponad 30 lat wolności, kiedy wreszcie możemy sami o sobie w pełni decydować. O najważniejszych dla Polski sprawach, o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać nasza ojczyzna. Wielkie marzenie całych pokoleń Polaków ziściło się i spełnia się na naszych oczach. To marzenie jest dzisiaj dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem. Polska jest naszym wspólnym wielkim zobowiązaniem. Bo jak mówił kolejny z ojców naszej niepodległości, Roman Dmowski, jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Dlatego z całego serca gratuluję wszystkim paniom posłankom i panom posłom wyboru i życzę Państwu wytrwałości w służbie dla Rzeczypospolitej. Chciałbym też z tego miejsca zaapelować do Was o to, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy, nawet ten najmniejszy, będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w prezydium Sejmu. To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny. Warto pamiętać. Warto pamiętać, że w demokracji jest tak, że ci, którzy dzisiaj sprawują władzę, czy jutro będą ją sprawować,
za jakiś czas znajdą się w opozycji. Niestety rządzący, niezależnie od opcji politycznej, zbyt często zapominają o tym oczywistym fakcie. W sposób szczególny, w tym uroczystym dniu zwracam się do 117 posłanek i posłów, którzy będą sprawować swój mandat poselski po raz pierwszy. Doskonale pamiętam, co sam czułem, kiedy 8 listopada 2011 roku składałem swoje ślubowanie poselskie. Towarzyszyły mi wtedy wielkie emocje. Radość i duma, ale przede wszystkim poczucie olbrzymiego zobowiązania wobec wyborców. Wyborców, którzy zaufali mi i powierzyli swoje sprawy, abym godnie reprezentował ich w Sejmie. Uwierzcie mi Państwo, zapamiętacie ten dzień do końca życia, a słowa poselskiego ślubowania, które za chwilę wypowiecie, niech będą dla Was drogowskazem. Przytoczę je, bo nigdy wystarczająco wiele razy je powtarzać. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej. Suwerenność Rzeczypospolitej. Suwerenność Rzeczypospolitej, interes państwa i dobro obywateli to są właśnie te najważniejsze sprawy, którym wszyscy zobowiązujemy się służyć. Szanowni Państwo, jako prezydent Rzeczypospolitej deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu, od 2015 roku, była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować. Dziś zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga ponadpartyjnej współpracy, jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Pełnoskalowa wojna tuż za naszą wschodnią granicą uświadamia nam to dobitnie ostatnio każdego dnia. Dziękuję, że w najważniejszych momentach, zaraz po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale także i potem, pokazaliście wszyscy Państwo niezwykłą odpowiedzialność. Dziękuję za ponadpartyjne poparcie tutaj w parlamencie ustawy o obronie ojczyzny, która umożliwiła zwiększenie finansowania oraz szybszą modernizację i wzmocnienie polskiego wojska. Mam nadzieję, że ten właściwy kierunek zostanie utrzymany. Programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na siły zbrojne utrzymane na poziomie tych co najmniej 4% produktu krajowego brutto. To powinna być sprawa łącząca dzisiaj i niezmiennie wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie. Jako zwierzchnikowi sił zbrojnych ogromnie mi na tym zależy, bo silne i nowoczesne Wojsko Polskie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszych ojczyzny, dla naszej ojczyzny, dla naszych rodaków, dla naszych współobywateli. Szanowni Państwo, musimy szybko wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Musimy je wyciągać po to, by jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo naszego kraju i kontynentu. Dlatego właśnie pod koniec kadencji poprzedniego parlamentu złożyłem w Sejmie projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
ustawy, która reformuje system dowodzenia polskiej armii. Zapraszam do współpracy nad tym niezwykle ważnym tematem. Mam nadzieję, że w rozpoczynającej się właśnie kadencji Sejmu ta ważna ustawa zostanie przez Państwa uchwalona ponad wszelkimi podziałami. Zbliżający się rok 2024 to rok dwóch ważnych jubileuszy. 25-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecność Polski w NATO, jak i w Unii Europejskiej, to fundamenty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu. Mówiłem o tym wielokrotnie. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca także w zakresie polityki międzynarodowej. Dobre przygotowanie do kolejnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Waszyngtonie, a także do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która będzie miała miejsce w pierwszym półroczu 2025 roku. Będziemy wówczas gospodarzem wielu niezwykle istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Unii, relacjami transatlantyckimi, interesami gospodarczymi całej wspólnoty. Najważniejszym celem polskiej prezydencji będzie zacieśnianie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy również dalszego rozszerzania Unii na wschód i południe. Kolejna ważna kwestia to przygotowywanie planu odbudowy Ukrainy po wojnie. Wreszcie sprawiedliwa i mądrze zrealizowana transformacja energetyczna. Już dziś musimy zacząć przygotowywać się do tego niezwykle ważnego czasu. Szanowni Państwo, winni jesteśmy wobec kraju zapomnieć nareszcie o tym, co nas dzieli, a pomyśleć o tym, co nas może jednoczyć. Te słowa wypowiedziane przez wybitnego marszałka Sejmu Macieja Rataja są mi szczególnie bliskie. Przed wyborami w 2020 roku apelowałem, żeby budować koalicję polskich spraw wokół najważniejszych dla naszej ojczyzny tematów, takich jak rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje oraz godność Polski i Polaków. I chcę z tego miejsca wyraźnie powiedzieć, taka koalicja polskich spraw jest Polsce nadal bardzo potrzebna. Może to być oczywiście koalicja rządowa, choć nie musi. Może mieć również formułę szerokiej koalicji parlamentarnej, skupionej wokół kluczowych dla Polski tematów. Chciałbym, żeby była to koalicja złożona również z samorządowców, organizacji społecznych i pozarządowych. Wszystkich, którym dobro naszej ojczyzny leży szczególnie głęboko na sercu. Zapraszam wszystkich do takiej szerokiej koalicji polskich spraw. W takim duchu będę też postępował do końca swojej prezydentury. Szanowni Państwo, równocześnie chciałbym wyraźnie powiedzieć, że będę stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat. To było dobrych 8 lat dla Polski i dla Polaków. To było dobrych 8 lat z bilansem dodatnim, w których mimo dramatycznie trudnych wyzwań, takich jak kryzys wywołany na świecie pandemią koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę, udało się utrzymać stabilność systemu finansowego, naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy. Dlatego wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne 500, a już wkrótce 800+, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych muszą zostać utrzymane.
muszą być kontynuowane. Musi też zostać utrzymana i kontynuowana stabilność finansowa i gospodarcza państwa. Podkreślam to wyraźnie i podkreślałem w trakcie przedwyborczych konsultacji ze wszystkimi komitetami wyborczymi. Ja swoje słowo traktuję niezwykle poważnie i tego słowa z całą pewnością dotrzymam. Szanowni Państwo, nie zgodzę się na żadne próby ograniczania, podważania czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Z dwóch kadencji, przez które pełnię swój urząd, zostało mi zaledwie już 20 miesięcy urzędowania. Nie robię tego i nie będę robił więc dla siebie, ale dla Polski i dla kolejnych prezydentów, którzy przyjdą po mnie. Porządek konstytucyjny musi zostać zachowany. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia: wolności i solidarności. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym wielokrotnie, także w odniesieniu do niezwykle głośnych medialnie ustaw w ciągu ostatnich 8 lat. Chciałbym jednak z tego miejsca wyraźnie powiedzieć wszystkim formacjom politycznym: ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ja swoje słowa traktuję niezwykle poważnie. Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je. Najpierw to na tej sali musi paść odpowiedź, czy jest większość wobec konkretnego projektu ustawy. Ja ostateczne decyzje będę podejmował dopiero wtedy, kiedy na moje biurko będą trafiały uchwalone już ustawy. Ale proszę pamiętać, że zawsze, także wcześniej, gotów jestem do konsultacji, jeżeli ktoś będzie miał taką wolę, żeby skonsultować się z prezydentem Rzeczypospolitej. Tak jak powiedziałem, drzwi Pałacu Prezydenckiego są i będą otwarte. Szanowni Państwo, przyszłość ma na imię Polska. Z takim przesłaniem startowałem w wyborach w 2015 roku. Nie zmieniłem zdania. Nadal głęboko wierzę w Polskę, wierzę w Polaków, wierzę w pomyślną przyszłość naszej ojczyzny. Chcemy ambitnej Polski. Polski, która rozwija swój potencjał, która tworzy dobrze płatne miejsca pracy dla naszych obywateli. Polski, która będzie konkurować w kolejnych dziedzinach z innymi państwami. Jednak żeby się tak stało, niezbędne są inwestycje i niezbędny jest rozwój. To państwo polskie musi dawać impuls, to państwo polskie musi dawać przykład. Wiedzieli o tym doskonale ojcowie naszej niepodległości. To dlatego dopiero co odradzające się państwo polskie, które przecież musiało scalić 3 zabory z różną infrastrukturą, z różnym porządkiem prawnym, podjęło się niesłychanie ambitnych wyzwań,
takich jak budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak budowa Gdyni, polskiego okna na świat. Jak mówił wówczas twórca Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, w tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska, istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? Dziś jako Polska stoimy przed podobnymi wyzwaniami i potrafimy na nie odpowiedzieć. Wybudowana niemal od podstaw sieć dróg i ekspresowych i autostrad, które połączyły największe polskie miasta i wszystkie regiony. Gazoport w Świnoujściu, który rozbudowujemy. Wreszcie odważna i dalekowzroczna decyzja o budowie gazociągu Baltic Pipe. To tylko niektóre z projektów. Warto sobie głośno zadać pytanie, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa gazoportu, gdyby nie budowa interkonektorów gazowych, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa Baltic Pipe. Dlatego właśnie Polska musi stawiać sobie kolejne ambitne cele. Takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być nowym polskim oknem na świat, tym razem w wymiarze lotniczym, ale również krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej łączącej najdalsze zakątki Polski. Takim ambitnym projektem jest budowa polskich elektrowni atomowych, która istotnie zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli zrealizować zobowiązania z zakresu ochrony klimatu. Wreszcie takim ambitnym projektem jest dalsza i konsekwentna rozbudowa polskich portów, w tym budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Tych ambitnych projektów będę jako prezydent Rzeczypospolitej bronił. Będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane. To dzisiaj rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia. I nie stać nas na bezczynność, nie stać nas na brak ambicji, nie stać nas na podporządkowywanie się. Potrzebujemy inwestycji, ale potrzebujemy też wyzwań, które dadzą nam impuls do działania. Takim impulsem było swego czasu polsko-ukraińskie Euro 2012. Olbrzymi sukces naszego kraju, olbrzymi sukces naszego społeczeństwa ponad podziałami politycznymi, bo ponad podziałami politycznymi to zostało zrealizowane. Zostało uzyskane przez jedną stronę sceny politycznej, a zrealizowane za rządów drugiej strony sceny politycznej. I było sukcesem Polski, wspólnym. Szanowni Państwo, ten olbrzymi sukces naszego kraju udowodnił, to my udowodniliśmy, że potrafimy wspaniale zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę Igrzysk Olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, za nami długa i intensywna kampania wyborcza. Czas walki o jak najlepszy wynik, zaciętej często rywalizacji o mandaty poselskie. Któż lepiej niż państwo to wie? Kampanii zawsze towarzyszą olbrzymie emocje i wysoka temperatura sporów. Tak jest na całym świecie, taka jest jej natura. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. To czas ostrych sporów i ostrych wystąpień. Były wielkie emocje i spory w pracy, wśród znajomych, często też w rodzinach. To normalne. Ale ten czas już za nami. Dlatego tak jak w 2019 roku, tak i dziś. Chciałbym po zakończeniu swojego wystąpienia powtórzyć gest
podania dłoni wszystkim Państwu, posłom i posłankom, poprzez symboliczne podanie dłoni tym, którzy zasiadają w pierwszych rzędach tutaj w Sejmie. Niech to będzie symboliczne zakończenie okresu kampanii. Niech stanie się to dobrą tradycją w naszym parlamencie. Tak zaczynajmy każde pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Od podania sobie ręki, nie tylko z prezydentem, ale podania sobie ręki nawzajem. Pamiętajmy o słowach Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera, kolejnego z ojców naszej niepodległości. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. To jest prawda. Nie ma. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Niech żyje niepodległa i demokratyczna Rzeczpospolita. Boże, błogosław Polsce, błogosław naszą ojczyznę. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie były prezydencie, szanowny panie marszałku, seniorze senatu, szanowny panie premierze, czcigodni goście, panie posłanki, panowie posłowie. Jest Polska, jest Sejm, jej przedstawicielstwo. Tymi słowami Macieja Rataja, marszałka Sejmu odrodzonej przed ponad 100 laty naszej ojczyzny, pragnę podkreślić uroczysty moment inauguracji 10. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiadający je wybitny nasz poprzednik widział Polskę jako państwo demokracji parlamentarnej, urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest także dziś naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem. Jako marszałek senior w imieniu nas wszystkich nowo wybranych posłanek i posłów składam podziękowania Polkom i Polakom, którzy tak licznie w kraju i za granicą, z wielkim zaangażowaniem, niekiedy z poświęceniem, wykonali swój obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych, upoważniając nas i zobowiązując do podjęcia troski o dobro wspólne, Rzeczpospolitą. Gratuluję wybranym 15 października posłankom i posłom, życząc Państwu, by każdy dzień realizacji powierzonego przez naród mandatu przedstawicielskiego dawał poczucie spełnienia zamierzeń, które dobrze służą Polsce. Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas tej uroczystej inauguracji nowej kadencji Sejmu oraz za wygłoszone słowa, które dają nadzieję, że poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu.
Powierzenie mi obowiązków marszałka seniora poczytuję jako dostrzeżenie, docenienie i podkreślenie dokonań wszystkich parlamentarzystów, z którymi na przestrzeni ostatnich 30 lat przyszło mi uczestniczyć w szczególności w opracowaniu i przyjęciu Konstytucji z 1997 roku oraz w realizacji starań o polskie członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej. Szeroka konsolidacja klasy politycznej wokół tej miary celów i skuteczność w ich osiąganiu stanowi dobry wzorzec i inspirację dla współczesnych przedstawicieli obywateli Rzeczypospolitej. Polska bowiem z jej potencjałem ludzkim, ekonomicznym i politycznym zasługuje i jest zdolna zająć godne miejsce w strukturach społeczności międzynarodowej, aktywnie uczestnicząc w ustalaniu i realizacji programów ich działania. Trudna i wymagająca współczesność, naznaczona toczącymi się konfliktami zbrojnymi, między innymi w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak również stagflacja gospodarcza w Polsce i w Europie, stawia przed nami wyzwania, którym sprostanie wymaga wspólnego przyjęcia i pełnego wdrożenia dyrektyw, jakie ustrojodawca zawarł w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie dziś aktualizuje się potrzeba przywrócenia współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Wynegocjowany 20 lat temu format naszej obecności w Unii Europejskiej dał obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju. Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów, Europy, ojczyzn. Motywację w tym zakresie czerpiemy z młodych polskich serc, które integracji pragną i oczekują, aspirując do pełnego uczestnictwa w opartym na zasadzie równości, akceptacji, na wiedzy i innowacjach europejskim dobrobycie. Niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu Trybunału Konstytucyjnego rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami konstytuującymi Unię Europejską. Ustrojodawca w treści preambuły wzywa nas także do respektowania praw obywatelskich oraz do zapewnienia działaniu instytucji publicznych rzetelności i sprawności. Nie ma prawdziwej demokracji, nie ma inkluzywnej i skutecznej polityki publicznej bez otwartego parlamentaryzmu. Wysokie standardy postępowania ustawodawczego i towarzyszących mu konsultacji, jawna i rozważna debata, rzeczywista kontrola parlamentarna, ponadpartyjne podejście do kompetencji kreacyjnych Sejmu, a także przywrócenie konstytucyjnej postaci i znaczenia budżetu państwa oraz kontroli nad jego wykonaniem, to w moim przekonaniu warunki konieczne respektowania istoty ustrojowej funkcji Wysokiej Izby. Są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu. Państwo prawa i godność człowieka. Apeluję przy tym, by artykułowane przez większość parlamentarną wyzwanie przywrócenia
i wzmacniania praworządności podjąć i realizować z poszanowaniem zasady legalizmu. Delikty, jakich dopuszczono się przy wykonywaniu powierzonej władzy, mogą być sprawiedliwie ocenione i naprawione tylko środkami respektującymi obowiązujące prawo i konstytucyjny podział kompetencji. Jestem pewien, że uczciwe zamiary uzdrowienia polskiej struktury państwowej znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie. Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi Kościoła katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 roku suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej. Rozumiem tych, którzy uważają, że w ostatnich latach określona w postanowieniach Konstytucji i Konkordatu linia demarkacyjna rozgraniczająca pola ingerencji pomiędzy polityką państwa a misją Kościoła została naruszona, wywołując niekiedy poczucie krzywdy lub poczucie nadużycia. Jestem jednak przekonany, że z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa uda się nam przywrócić właściwe relacje pomiędzy państwem a działającymi w Polsce kościołami, gwarantując wszystkim wiernym poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter. Umacniając sojusze i wzmacniając potencjał obronny państwa, nie możemy też zapomnieć o znaczeniu daru chleba. Daru chleba, który brak w wielu częściach świata, aktywuje i podsyca konflikty oraz wywołuje kryzysy migracyjne. Dzisiejszą Europę niewątpliwie stać na więcej empatii, ukierunkowanej na rozdysponowanie nadwyżek żywności do braci w dalszych zakątkach świata, którzy jej potrzebują, stabilizując przy tym sytuację na lokalnych rynkach rolnych. Prawo i wolność są największym skarbem narodu, mówił ojciec polskiej niepodległej Wincenty Witos podczas procesu brzeskiego. Hańba jego skazania została dopiero w tym roku zmazana z państwa polskiego orzeczeniem niezawisłych sędziów Sądu Najwyższego. Ufać należy, że wartość tego skarbu będzie przyświecać wszystkim, którzy podjęli się służby państwu i społeczeństwu. Jako długoletni poseł namawiam również, byśmy porzucili przekonanie o naszej omnipotencji w ustalaniu tego, co dobre i słuszne. Wykonując kompetencje prawodawcze, otwórzmy się na współpracę z ekspertami świata nauki i gospodarki oraz z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Usuńmy bariery, które dzielą nas od tych, którzy nas wybrali, oraz od służących im dziennikarzy. Słuchajmy narodu, nie tylko w codziennym kontekście, w biurach poselskich, w konsultacjach społecznych, ale również w najważniejszych sprawach, odwołując się uczciwie do instytucji referendum. Pamiętajmy, że stanowione przez nas prawo ma być oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli
i ich wspólnot. Kończąc, pragnę podkreślić, że w demokratycznym państwie zgodnie z wolą suwerena zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy i rządy, zmienia się też skład osobowy tej Izby. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne. Rzeczpospolita. Pozwólcie, że z moich ust wybrzmi raz jeszcze przesłanie premiera naszej wolności Wincentego Witosa. A Polska winna trwać wiecznie. Wysoka Izbo, zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 regulaminu Sejmu, na sekretarzy tymczasowych Sejmu powołuję panią poseł Alicję Łebkowską-Gołaś. Panią... Proszę, proszę. Panią poseł Dorotę Olko. Panią poseł Annę Pieczarkę. Panią poseł Violettę Tomczak. Pana posła Ryszarda Wilka. A także panią poseł Bożenę Żelazowską. Za chwilę przystąpimy do ślubowania poselskiego. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 regulaminu Sejmu ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty każdy z kolejno wywołanych posłów, powstawszy, wypowiada słowo ślubuję. Poseł może dodać zdanie, tak mi dopomóż Bóg. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się z mandatu poselskiego. Spośród sekretarzy tymczasowych do przeprowadzenia ślubowania powołuję panią poseł Alicję Łebkowską-Gołaś oraz panią poseł Bożenę Żelazowską, które będą odczytywały nazwiska pań i panów posłów oraz zaznaczali nazwiska posłów składających ślubowanie i ewentualnie nieobecnych. Informuję także, że nazwiska posłów będą odczytywane w kolejności zgodnej z porządkiem zajmowanych miejsc na sali posiedzeń Sejmu. Proszę wyznaczonych sekretarzy o podejście do mównicy. Proszę wszystkich obecnych o powstanie i wysłuchanie roty ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu. Strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję, proszę o zajęcie miejsc, a posłów sekretarzy o przystąpienie do swoich obowiązków. Poseł Marek Sawicki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Włodzimierz Czarzasty. Ślubuję. Poseł Adam Szłapka. Ślubuję. Posłanka Barbara Nowacka. Ślubuję. Poseł Marcin Kierwiński. Ślubuję. Poseł Donald Franciszek Tusk. Ślubuję. Poseł Borys Budka. Ślubuję. Posłanka Izabela Leszczyna. Ślubuję.
Poseł Szymon Hołownia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Sławomir Mencen. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Zbigniew Ziobro. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Jacek Sasin. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Posłanka Elżbieta Witek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Mateusz Morawiecki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Posłanka Barbara Bartuś. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Ryszard Terlecki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Jarosław Kaczyński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Poseł Mariusz Błaszczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Posłanka Bożena Żelazowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś. Ślubuję. Czy ktoś z obecnych pań i panów posłów nie złożyli ślubowania? Nikt się nie zgłasza. Stwierdzam, że wszyscy posłowie obecni do tej chwili na posiedzeniu złożyli ślubowanie poselskie. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego w trybie artykułu 162 ust. 1 Konstytucji. Wielce szanowny panie prezydencie, szanowny panie marszałku, szanowna pani marszałek, szanowny panie prezydencie, szanowne panie i panowie posłowie, senatorowie, panie marszałku seniorze senatu, wszyscy szanowni goście. Zgodnie z parlamentarnym obyczajem chciałem dzisiaj na ręce pana marszałka seniora złożyć z jednej strony sprawozdanie i złożyć dymisję, a z drugiej strony chciałem przedstawić naszym rodakom pokrótce, jak to jest przyjęte w naszym Sejmie, krótką panoramę ostatnich 4 lat, co udało się zrobić, na co powinniśmy zwrócić uwagę szczególną. Przed chwilą wszyscy ślubowaliśmy uroczyście wobec narodu strzec suwerenności i niech te słowa przyświecają nam szczególnie w najbliższym czasie, ponieważ zdajemy sobie na pewno sprawę doskonale z tego, jak wielkie wyzwania ten najbliższy czas będzie przynosił. 2 dni temu obchodziliśmy święto niepodległości Polski, 105. rocznicę odzyskania niepodległości i takie wielkie, wspaniałe nasze święto zobowiązuje. Ono mówi o tym, że o niepodległość trzeba dbać, trzeba ją szanować, trzeba zabiegać o nią, trzeba czuwać nad niepodległością, suwerennością. I obok krótkiego podsumowania także będę chciał kilka zdań powiedzieć na ten jakże kluczowy temat, w sprawie którego przed chwilą wszyscy ślubowaliśmy właśnie tej suwerenności strzec, niepodległości strzec, a więc jest naszym poselskim zobowiązaniem. Ale zanim do tego przejdę, krótko chciałem powiedzieć o tych ostatnich
czterech latach, a także o pewnych wspólnych mianownikach tych czterech lat. To też przecież jest bardzo ważne. Pierwszym wspólnym mianownikiem naszych czterech czy ośmiu lat, myślę, że pewną nowością w polskiej polityce, może nie absolutną nowością, ale w takim natężeniu czymś zupełnie wyjątkowym, była wiarygodność realizacji tych zapowiedzi, które wcześniej obiecywaliśmy wyborcom. To wprawdzie powinno być coś oczywistego, ale nie było to powszechnie stosowaną walutą polityczną i dlatego chcę podkreślić wagę tego z punktu widzenia tego, co udało się zrealizować, ale także naszego programu na przyszłość, ponieważ w tym momencie chcę podziękować panu prezydentowi za oświadczenie, które złożył i powiedział o tym, że będzie chciał mnie desygnować na funkcję prezesa Rady Ministrów i właśnie w oparciu o te nasze zobowiązania będę chciał również nakłonić Wysoką Izbę do tego, aby poparła mnie w tej funkcji, która została mi powierzona. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. A więc po pierwsze wiarygodność, ale drugim wspólnym mianownikiem, takim praźródłem naszego sukcesu w dziedzinie spraw społecznych, co jest chyba powszechnie dość doceniane w polskim społeczeństwie, także i po tej stronie parlamentu, a zwłaszcza po stronie lewicowej, która przecież tak często podnosi wagę spraw społecznych. Praźródłem tego była naprawa państwa, naprawa finansów publicznych, państwa w szczególności. Myślę, że patrząc na nowożytną historię Polski, możemy powiedzieć tak, że to jest historia wielkiego narodu, ale słabego państwa. Przez ostatnie setki lat, to mam przede wszystkim na myśli. I to, że dołożyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość cegłę, może cegiełkę nawet do tego, żeby poprawić struktury państwa, a zwłaszcza niewydolne struktury finansów publicznych, jest niezwykle ważnym osiągnięciem i jednocześnie tą praprzyczyną wielkich naszych polityk, o społecznej już powiedziałem, ale warto powiedzieć o wielkiej polityce zrównoważonego rozwoju Polsce lokalnej, warto powiedzieć o wielkiej polityce bezpieczeństwa, o naszej wielkiej polityce wobec polskiej wsi, rolnictwa, wyrównywania szans na polskiej wsi, ale także naszej polityce kulturalnej, polityce oświatowej, polityce rozwoju również, która przecież jakościowo, zasadniczo różni się od tego, co było wcześniej. I czegoś, co nie można pominąć dzisiaj, czyli wielkiej polityce bezpieczeństwa naszych granic, naszych ulic, ale w szczególności naszych granic. Do tego jeszcze się później pokrótce odniosę. A więc, szanowni państwo, podsumowując te cztery lata, chciałbym przejść przez to w pewnej takiej chronologii czterech wielkich kryzysów, które na nas spadły. I to, że mogliśmy na nie reagować, też brało się z tego, że traktowaliśmy nasze zapowiedzi, nasze obietnice wobec rodaków bardzo, bardzo poważnie. Wiedzieliśmy, że czy pogoda, czy słota, chcemy zrealizować nasze zapowiedzi i ratować to, co jest konieczne do uratowania w trakcie poszczególnych kryzysów. Zacznę od tego najwcześniejszego, który uderzył już wkrótce po rozpoczęciu Sejmu tej ostatniej kadencji. To kryzys pandemiczny, kryzys COVID-19. Ten kryzys, który mógł doprowadzić do gigantycznego wzrostu bezrobocia, upadłości setek tysięcy firm i jednocześnie do tego, aby polska gospodarka bardzo gwałtownie cofnęła się w rozwoju. My nie tylko obroniliśmy poprzez nasze tarczę antykryzysową, tarczę finansową, miliony miejsc pracy, uratowaliśmy od bankructwa setki tysięcy firm, ale również w naszym kraju nie dochodziło do selekcji pacjentów, co miało miejsce we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji,
krajach o wiele bogatszych. A Polska nie tylko w rozwoju się nie cofnęła, ale możemy najlepiej, i to może najważniejsza gospodarczo liczba, podsumować te 4 lata wzrostem gospodarczym. To taki przecież wszechogarniający wskaźnik, wskaźnik wzrostu PKB. Otóż, szanowni państwo, od 19 roku do końca 23, bo on już się kończy i wiadomo mniej więcej, jaki będzie wzrost gospodarczy w Polsce i w innych krajach, wzrost gospodarczy to 11%. Jeden z absolutnie najwyższych w Unii Europejskiej, ba, w krajach OECD również. Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi i południowi Czesi, to wzrost przez te 4 lata 0,5 punktu procentowego. 11%, 0,5 punktu procentowego. Strefa euro, wzrost o 3 punkty procentowe przez te 4 lata. A więc potrafiliśmy obronić mocny wzrost gospodarczy, który jest podstawą naszej polityki społecznej. Później przyszedł drugi kryzys, kryzys migracyjny. Tutaj najpierw obroniliśmy się przed tymi szaleństwami płynącymi z zachodu. Obroniliśmy w roku 17, 18 i 19 na Radzie Europejskiej przed przymusem relokacji. Postawiliśmy twarde weto i nie przyjęliśmy nielegalnych imigrantów. Warto o tym pamiętać, bo wprawdzie wtedy przed tym się obroniliśmy, ale Wysoka Izba, także i posłowie Trzeciej Drogi, Lewicy, będą musieli wkrótce podejmować decyzję prawdopodobnie o ponownej próbie narzucenia nam przymusu relokacji nielegalnych imigrantów. A tutaj myślę, że jest jeden z kolejnych wspólnych mianowników, który łączy nas, Prawo i Sprawiedliwość, właśnie z większością posłów Trzeciej Drogi, ale nie tylko. Otóż, kiedy minęło czasowo, jak się okazało, tamto szaleństwo z zachodu, czekało nas jeszcze poważniejsze uderzenie, bardzo realne, atak ze wschodu. To atak Łukaszenki na zlecenie Putina, który ściągnął w sposób sztuczny, zinstrumentalizował dziesiątki tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu. I postawiliśmy mur, który miał nie powstać w 3 lata. Postawiliśmy zaporę, twardą zaporę przeciw nielegalnej imigracji i ten wielki kryzys migracyjny staraliśmy się w odpowiedni sposób zmitygować, zabezpieczyć wschodnie granice Polski, ale także wschodnie granice NATO i wschodnie granice Unii Europejskiej, która bez tego byłaby narażona na gigantyczne przepływy nielegalnych imigrantów tą bezpieczną, bo lądową drogą. I to drugi wielki kryzys, przed którym przyszło nam stanąć i obronić Rzeczpospolitą, obronić naszych rodaków. Potem chronologicznie trzeci wielki, największy kryzys, bo taki, który jest największym zagrożeniem geopolitycznym dla Rzeczpospolitej, dla Europy, może nawet dla świata ostatnich 10 lat, to wojna na Ukrainie. I wprawdzie dzisiaj jest wielu mądrych, którzy twierdzą, że przewidywali wszystko, pokazują, jacy oni dzisiaj nie są odważni, aby stawiać czoła temu rosyjskiemu zagrożeniu, ale warto przypomnieć pokrótce chronologię i perspektywę, która wiązała się z tym zagrożeniem i z jego identyfikacją. Trzeba jako pierwszym powiedzieć o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, który w 2008 roku wypowiedział swoje prorocze słowa. I później niestety ogromna, okrutna tragedia przerwała jego misję, a bierność Zachodu dopełniła swego i w roku 2014 nastąpiła pierwsza właśnie ta proroczo przez niego przewidywana agresja na Ukrainę, a później w 2022 kolejna. I kiedy jechaliśmy razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z premierami Czech, premierami Słowenii do Kijowa po niespełna 2,5 tygodniu od rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę, to ta właśnie myśl nam przede wszystkim przyświecała.
w jaki sposób zapobiec temu, aby tamte słowa ataku na Ukrainę, a potem na państwa bałtyckie, a potem na Polskę nie stały się rzeczywistością. I przed tym nasi drodzy rodacy, rząd Prawa i Sprawiedliwości chronił Polaków poprzez przede wszystkim umacnianie naszego sojuszu. Umacnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a także wielką rozbudowę polskiej armii, wielki program modernizacji polskiej armii. To właśnie ten program, program modernizacji doprowadził do tego, że dziś wielu komentatorów nasze plany uczynienia Wojska Polskiego najsilniejszą armią lądową w Europie uważają za jak najbardziej realne, jak najbardziej realistyczne. I to niezwykle ważny kierunek działań. Wspomniał o nim w swoim wystąpieniu inauguracyjnym pan prezydent, któremu bardzo za to dziękuję, ponieważ niezależnie od tego, jak potoczy się los tworzenia rządu, wierzę, że to jest naczelny imperatyw, który spoczywa na barkach wszystkich posłów i wierzę jednocześnie, że zwłaszcza ci posłowie, którym drogie jest bezpieczeństwo Polski, będą mieli na uwadze to, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości do bezpieczeństwa przykłada najwyższą wagę. My nie będziemy rewidować żadnych umów, ba, będziemy zawierać nowe umowy, które dalej umocnią bezpieczeństwo Polski. To, sądzę, jest sprawa absolutnie fundamentalna. I wreszcie ostatni z czterech wielkich kryzysów, kryzys energetyczny i inflacyjny. Wiemy doskonale, że właśnie energia jest matką wszystkich kosztów, czy większości kosztów w gospodarce i że inflacja właśnie pochodziła przede wszystkim z tych przyczyn, które swój początek brały w epidemii i w wojnie na Ukrainie. Europejski Bank Centralny podał, że za inflację w 72% odpowiadają właśnie te czynniki. Więc dzisiaj, kiedy kurz bitewny kampanii wyborczej opadł, myślę, że wszyscy możecie już Państwo śmiało potwierdzić to, o czym mówiliśmy od dawna, że jest to absolutnie importowana inflacja. Ale zacznijmy najpierw te kilka zdań, refleksji na temat inflacji od tego, w jaki sposób walczono z inflacją przez poprzedzające 25 lat według szkoły Leszka Balcerowicza. Otóż walczono w bardzo prosty sposób i każdy może sobie to przypomnieć, drodzy Państwo, poprzez tak zwane przymrożenie gospodarki, czyli wysokie bezrobocie, wzrost bezrobocia, oczywiście natychmiast siadał wtedy popyt, natychmiast bankrutowały dziesiątki tysięcy firm, inflacja wtedy spadała. My przyjęliśmy inną drogę, drogę obrony miejsc pracy, obrony firm, was, drodzy przedsiębiorcy i was, drodzy rodacy, waszych miejsc pracy i to się powiodło, ponieważ właśnie łatwo zobaczyć, że jeszcze półtorej roku temu, kiedy inflacja była w okolicach prawie 20%, nikt nie wierzył w to, co mówiliśmy, że ona będzie spadała pod koniec tego roku w okolice 6-7% i właśnie tak się stało. Dziś inflacja to 6,5% jest w trendzie spadkowym i można powiedzieć, że w dużym stopniu udała się już ta operacja obrony społeczeństwa polskiego przed bezrobociem, przed kolejną falą bezrobocia, a to przecież kluczowa sprawa, fundamentalna, bo bezrobocie było tą zmorą III Rzeczypospolitej. Pamiętamy wszyscy, drodzy rodacy, jak wszyscy baliśmy się tego i stąd też tak cieszę się, że ta nasza recepta okazała się skuteczna i na walkę z inflacją, i na zapobieżenie przyrostowi bezrobocia. Ale też niech mi będzie wolno na tej kanwie przejść do podsumowania podstawowych parametrów gospodarczych, ponieważ inflacja jest jednym z nich, rzecz jasna, ale nie jedynym i nawet nie najważniejszym. Najważniejszym są właśnie miejsca pracy, najważniejszym jest stabilność makroekonomiczna, makrogospodarcza, najważniejszym
jest właśnie jak najniższy poziom bezrobocia. I tutaj uwaga, cytuję dane Komisji Europejskiej, mamy wyjątkowo stabilny system finansów publicznych. To będzie ważne, bo za chwilę powiem o obietnicach jednej z partii, która składała te obietnice przed wyborami. Mamy bardzo stabilne finanse publiczne. Zobaczcie wszyscy drodzy rodacy na tabelę równowagi makroekonomicznej prezentowaną przez Komisję Europejską. Na dane Eurostatu mamy najwyższą rekordową liczbę osób pracujących powyżej 17 milionów. Pomimo tych czterech egipskich plag, było ich 7, oby tych trzech nam Pan Bóg oszczędził, ale pomimo tych czterech, które na nas spadły, mamy bardzo stabilne finanse publiczne. Dług publiczny, uwaga, to warto również przytoczyć te dane, który urósł za czasów naszych poprzedników o 7,5 punkta procentowego i to pomimo zagarnięcia OFE 155 miliardów i pomimo wyprzedaży majątków w wysokości około 58 miliardów, przyrost nastąpił o 7,5 punktu procentowego. To do wszystkich Państwa z tej strony sceny politycznej, którym miła jest właśnie stabilność finansów publicznych, a także obniżanie długu publicznego. Pamiętajcie o tym, w spokojniejszych czasach, zwłaszcza posłowie trzeciej drogi, w spokojniejszych czasach ci, którzy chcą być waszymi koalicjantami, doprowadzili do gwałtownego przyrostu długu. W naszych czasach przez 8 lat, mimo tych wielkich kredytów, dług publiczny do PKB zmalał o 3 punkta procentowego. Podaję dane na koniec tego roku. Ale obok tego trzeba podkreślić także rekordowe inwestycje w Polskę lokalną. Drodzy Państwo, posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie Trzeciej Drogi, PSL-u czy Polski 2050 albo Lewicy, zapytajcie się swoich samorządowców, znajomych, swoich wójtów, burmistrzów, starostów, czy kiedykolwiek wcześniej, w czasach III Rzeczypospolitej, było więcej inwestycji w Polskę lokalną z budżetu centralnego niż w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. To też mogliśmy zrealizować, a więc ratowanie miejsc pracy, rekordowe inwestycje w szkoły, żłobki, szpitale, przedszkola, drogi powiatowe i gminne. To wszystko niezwykle ważna część naszego całego horyzontu gospodarczo-społecznego, który przyświecał nam w naszych działaniach. Ale też chcę z tego miejsca, Szanowni Państwo, powiedzieć, że na pewno nie wszystko się udało. I zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby Pan Marszałek dał mi więcej czasu, mógłbym długo o tym mówić, bo rzecz jasna są też takie punkty, ale za te wszystkie punkty na pewno warto przeprosić za błędy nasze. Tylko ta władza, która nic nie robi, ta nie popełnia błędów. Chociaż był taki rząd w naszej historii nie tak dawno temu, który niewiele robił i też popełniał błędy. Więc to takie osiągnięcia też się udają, co po niektórych. Ale oczywiście za te potknięcia, za nasze działania niewłaściwe warto przeprosić. Szanowni Państwo, teraz chciałbym przejść do drugiej części mojego wystąpienia i powiedzieć właśnie o tym, o czym powiedział Pan Prezydent, ale patrząc na przyszłość i z perspektywy parlamentarnej, o koalicji polskich spraw. Drodzy parlamentarzyści, drodzy rodacy, mamy oczywiście teraz przed sobą okres tworzenia rządu. I chcę wszystkich zaprosić do takiej właśnie koalicji, o jakiej mówił Pan Prezydent. Koalicji polskich spraw. Koalicji, która będzie dbała o sprawy społeczne, o sprawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, o sprawy suwerenności, ale także o wielkie projekty, które rozpoczęliśmy i od ciągłości realizacji, których zależy przyszłość naszej ojczyzny. Do takiej właśnie koalicji bardzo chciałem zaprosić, bo od tego, w jaki sposób poprowadzimy nasze polskie sprawy, zależeć będzie od tego przyszłość naszej ojczyzny. Ale teraz chcę przejść do kolejnej części, o której wspomniałem na początku, czyli do tej, która dość niespodziewanie w ostatnich kilku miesiącach
stała się dla nas priorytetem i myślę, że jest dla wszystkich rodaków priorytetem numer jeden. A mianowicie do zadbania o to, aby Polska pozostała Polską, żeby Polska była Polską, żeby Polska była suwerenna, żebyśmy sami mogli się rządzić we własnym domu. Wierzę, że ta idea jest droga wszystkim państwu. Wierzę, że tak jest również wśród partii, które dzisiaj próbują tworzyć koalicję. Uważam, że ta idea jest droga wszystkim wam. Ale też, aby uświadomić, jakie konkrety nam tutaj grożą, przeglądnąłem bardzo dokładnie cały ten zestaw zagadnień, który dzisiaj idzie przez Parlament Europejski i za którym głosowała Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim. I wkrótce na Radzie Unii Europejskiej ma odbyć się głosowanie w tej sprawie. Drodzy rodacy, panie prezydencie, panie marszałku, seniorze, drodzy parlamentarzyści, chciałem o tych kilku bardzo konkretnych sprawach powiedzieć, przytaczając jednocześnie te numery poprawek, które wiążą się z planami zmian, fundamentalnych zmian w systemie stanowienia prawa i w zdolności tego parlamentu, naszego Sejmu i naszego Senatu do stanowienia prawa w imieniu rodaków. A więc po pierwsze poprawki od numeru 178 do 186, jak ktoś chciałby to wszystko sprawdzić, zweryfikować, przeanalizować. Zachęcam do tego dziennikarzy, zachęcam do tego wszystkich ludzi dobrej woli. Nie wiem, czy macie państwo świadomość, że po przeprowadzeniu tych poprawek, które teraz idą właśnie przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, potem Konwent i w bardzo krótkim czasie mogą stać się rzeczywistością. Będziemy całkowicie zależni od Brukseli w odniesieniu do źródeł energii, które stanowią podstawę naszego systemu energetycznego. Niedawno, pamiętamy, była sytuacja turowa. Ja przypominam ją tylko dlatego, że to dzięki uporowi Prawa i Sprawiedliwości elektrownia i kopalnia Turów istnieją. Dzisiaj istnieją, bo byłyby zamknięte. 6% naszego systemu elektroenergetycznego. A miks energetyczny jest kluczowy dla każdego z państw. Będziemy pozbawieni możliwości decydowania o miksie energetycznym. Drodzy mieszkańcy Śląska i wszystkich miast, gdzie są elektrownie, kopalnie, ale także elektrownie gazowe, będziemy pozbawieni tej możliwości. Unia Europejska będzie mogła praktycznie z dnia na dzień zamknąć bez naszego prawa głosu nasze elektrownie, nasze kopalnie i na przykład zaordynować, że trzeba czerpać energię elektryczną z importu. Myślę, że to nie jest takie śmieszne, panowie posłowie, patrzę tutaj. To jest rzeczywiście coś niezwykle niebezpiecznego i myślę, że wszyscy rodacy to rozumieją. Poprawka numer 247-248, podatki. Czy zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków? Ja do tej pory wetowałem wiele takich prób. Teraz nie będzie możliwości weta, ponieważ całe władztwo podatkowe przejdzie właśnie w ręce Unii Europejskiej. Co to oznacza? Będzie można nałożyć każdy rodzaj podatku, wziąć go jako wspólny dochód do budżetu Unii Europejskiej i zrealizować na tej podstawie cele, które są nam bardzo obce. Ani euro, ani złotówka z tego polskiego podatku może nie wrócić do Polski. Nie będziemy mogli jako Sejm, każdy kolejny rząd również, nie będzie mógł tego oprotestować, nie będzie mógł zawetować. A przecież ta wyobraźnia wszystkich urzędników unijnych co do tego, jakie podatki można nakładać, nowe podatki na emisję dwutlenku węgla, od samochodów spalinowych, prawda, od jedzenia mięsa i tak dalej, to naprawdę jest rzeczywistość, która może się zbliżać szybkimi krokami. Punkt trzeci, to myślę może wielu z państwa zaszokować, poprawka numer 124. Otóż nie wiem, czy wiecie państwo, że reforma traktatów doprowadzi do tego, że obca policja
będzie mogła bez zgody polskiego państwa wjechać na terytorium państwa polskiego, aresztować kogoś, nawet aresztować Polaków, ponieważ to będzie wynikało z zasad ustalonych bez procedury jednomyślności. Czyli zabierana jest procedura jednomyślności. W Unii Europejskiej decyzja będzie zapadała na zasadzie zwykłej większości bądź kwalifikowanej większości bądź wzmocnionej kwalifikowanej większości, ale drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, co oznacza taka kwalifikowana większość? Rządzą dzisiaj w Unii Europejskiej silni. Rządzą Niemcy, Francja i kilka silnych krajów, które z nimi najbliżej współpracują. Pomyślcie, poprawka 124, likwidacja tej zasady doprowadzi do tego, że obce służby będą mogły w naszym kraju prowadzić działanie bez zgody rządu polskiego. Kolejna, poprawka numer 112. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że Unia zyska nową kompetencję w zakresie kontroli granic. Praktycznie zabrana może być kompetencja do ochrony polskich granic. Rozebrany może być mur na granicy z Białorusią. Ta rzeczywistość, drodzy rodacy, jest absolutnie przed nami. To najbliższe miesiące, kwartały, najbliższe lata mogą o tym zadecydować. To dlatego Koalicja Polskich Spraw musi się opierać o tych parlamentarzystów, którzy naprawdę z trwogą patrzą na te elementy pozbawienia nas suwerenności. Dzisiaj w Unii Europejskiej wiele krajów, wielu przywódców mówi w sposób absolutnie otwarty. Zlikwidować państwa narodowe. Oni się przed tym nie kryją. W programie partii, które zawiązują koalicję niektórych państw członkowskich, jest taki zapis. Zlikwidować państwa członkowskie. Szanowni Państwo, my nie tylko szanujemy naszą niepodległość, suwerenność, ale dla nas biało-czerwona i możliwość stanowienia o sobie nic o nas bez nas jest fundamentem naszej polityki. Kolejne punkty. Ekologia. Wszyscy oczywiście kochamy środowisko naturalne, ale grozić będzie to, że ci, którzy sobie pobudowali drogi, prawda, w czasie, kiedy nie obowiązywały te reguły, dzisiaj nam zablokują rozwój poprzez to, że gdzieś znalezione zostanie siedlisko ślimaków czy minogów i będą opóźniali realizację. To jest rzeczywistość. Zapytajcie samorządowców. Będzie ta rzeczywistość zupełnie niezależna od nas. Ale także, szanowni Państwo, jest poprawka 154, zniesiona jednomyślność w sprawie zabezpieczenia społecznego, a więc i wiek emerytalny będzie mógł być podniesiony do 67 roku życia bez nas. Polityka zagraniczna, poprawki 55-58, także zwracam na to uwagę. Polityka obronna, poprawki 59-70. Szanowni Państwo, komuś może się nie spodobać to, że Polska się zbroi, ponieważ, jak już dzisiaj pojawiają się takie głosy na Zachodzie, prowokuje to Rosję. I mogą w duchu dzisiaj tworzonej tam właśnie w tych nowych traktatach Unii Obronności zablokować szybki plan modernizacji polskiej armii. I wreszcie ostatnia z tych, które chcę przywołać, to poprawka numer 117. Szczególnie istotny i czuły szczegół, ponieważ dotyczy naszych dzieci. Nie wiem, czy macie świadomość Państwo, że Unia będzie mogła narzucić Polsce rozwiązania, które ułatwią wywożenie dzieci za granicę naszego kraju pod pretekstem współpracy sądowej. Do tej pory obowiązywała jednomyślność. Mogliśmy zablokować taką regulację. W przypadku, gdy nowe reguły traktatowe zostaną zrealizowane, nie będziemy mogli tego zrealizować. Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to jest gra o suwerenność, to jest gra o polską niepodległość. Ona się będzie toczyła metodami politycznymi, ale przez ten wzgląd, że ona będzie się toczyła metodami politycznymi, a nie jak za wschodnią naszą granicą pozbawia się niepodległości metodami wojennymi państwa naszego sąsiada, nie znaczy, że tej niepodległości możemy nie być pozbawieni. Ba, właśnie trudniej jest dostrzec taką zmianę traktatową. Trudniej jest ją docenić, trudniej ją wypatrzyć. Dlatego podałem kilka tych przykładów tutaj dzisiaj Państwu. Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
Bardzo ważny ten wątek dotyczący suwerenności, ale jeszcze istotniejsze, aby wszyscy drodzy rodacy zrozumieli, że to właśnie nasze życie, to właśnie wasze podatki, edukacja waszych dzieci, to właśnie ekologia we właściwy sposób stosowana, bezpieczeństwo, obronność, to właśnie to, czy my będziemy mogli stanowić tutaj w naszym kraju prawo, jest dzisiaj przedmiotem zmian traktatowych w ramach Unii Europejskiej. My jesteśmy i będziemy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem, które bardzo mocno zaznacza swoją obecność na poziomie Unii Europejskiej, bo bronimy polskich interesów. Nie chcemy poklepywania po plecach, tylko bronimy naszych interesów. I dlatego, drodzy państwo, choć różnimy się w tak wielu sprawach, często nie zauważamy jednak, że są chyba te właśnie tematy, o których tutaj powiedziałem, tematami, które nas jednoczą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Myślę, że to może być taki dekalog polskich spraw, najważniejszych dla utrzymania naszej szybkiej ścieżki rozwoju, naszego doganiania tych najbogatszych, bo dogoniliśmy ich w ostatnich 8 latach bardzo szybko. Dziś to już jest około 80% średniej unijnej liczonej PKB na głowę mieszkańca w sile nabywczej pieniądza, ale 86% doliczając do tego naszą politykę społeczną. Jesteśmy na poziomie Hiszpanii. Panie premierze, przypominam, że umawialiśmy się na sprawozdanie, a na ekspozyty przyjdzie jeszcze czas. Tak jest, panie marszałku. Postaram się w parę minut zakończyć. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, a więc ten dekalog polskich spraw niech będzie taką właśnie podstawą do współpracy, bo Polacy w tych wyborach przecież postawili na równowagę. Polacy postawili na równowagę. Polacy nie chcą żadnej zemsty, nie chcą wojny polsko-polskiej. Polacy chcą, żebyśmy odstawili te dawne waśnie do lamusa i żebyśmy postarali się zbudować rząd, można powiedzieć, to dawne sformułowanie, ponad podziałami, nawet mogę powiedzieć ponadpartyjny w jakimś stopniu, dlatego że właśnie żyjemy w tak szczególnym czasie, przy tych zagrożeniach, które są za naszą wschodnią granicą, ale także właśnie przy tych zagrożeniach dotyczących naszej suwerenności, o czym przed chwilą powiedziałem. Dlatego chciałbym zaprosić wszystkich, którzy tutaj na tej sali będą budowali większość parlamentarną, aby poparli właśnie mój rząd, który będę starał się tworzyć. Dlatego będę także prosił pana prezydenta o wsparcie. Będę prosił pana prezydenta o wsparcie w tych działaniach po to, aby wszyscy nasi rodacy zauważyli, dostrzegli, na jak ważnym zakręcie historii Polska się znalazła. Szanowni państwo, Polska jest wolna od ponad 30 lat. Myślę, że wszyscy po trosze przyczyniliśmy się do tego i wszyscy powinniśmy dziękować naszym rodakom, powinniśmy się cieszyć z tego, że Polska jest wolna i powinniśmy dbać o tę wolność, o suwerenność, o niepodległość, dbać jak o źrenice oka. I powinniśmy także podziękować wszystkim rodakom za to, że właśnie pozwoliliście nam przez ostatnie 8 lat i mam nadzieję przez kolejne lata w nowej, w innej sytuacji politycznej, ale w sytuacji w innej równowagi, także rozwijać szybko naszą politykę społeczną, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, także dla wsi, dla małych miasteczek, to jest to, co zawsze było naszym celem. To wszystko to dekalog polskich spraw, który mam nadzieję będzie stanowił podstawę koalicji polskich spraw. To moje zobowiązanie jest aktualne dziś, będzie aktualne także jutro i pojutrze. W najbliższym czasie, panie marszałku, ostatnie zdania. W najbliższym czasie chcemy jako rząd, który cały czas działa, wykorzystać
wykorzystać te ustawy, które już przyjęliśmy, ustawę o wakacjach kredytowych, te ustawy, które są procedowane, jak na przykład ustawę osłonową o cenach energii, gazu, energii elektrycznej, procedować tak, żeby Wysoka Izba mogła się nimi jak najszybciej zająć. Podobnie również przynajmniej ustawę osłonową przedłużającą zerowy VAT na żywność co najmniej na pół roku przyszłego roku. To są wszystko ustawy. Mamy plan działań. Będziemy na pewno je prezentować. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, ja bardzo gorąco dziękuję za wszystko, co udało się zrobić. Raz jeszcze przepraszam za potknięcia, błędy ostatnich 4 lat i proponuję Koalicję Polskich Spraw. Polska jest tego warta. Walczmy o Polskę. Niech żyje niepodległa, suwerenna, dostatnia i solidarna Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu premierowi. Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego. Wybór marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgodnie z artykułem 4 ust. 2 regulaminu Sejmu na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszono kandydatury posła Szymona Hołowni oraz poseł Elżbiety Witek. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie ma innych zgłoszeń. Stwierdzam, że lista kandydatów na stanowisko marszałka Sejmu została zamknięta. Proszę pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie kandydatury pana posła Szymona Hołowni. Szanowny panie marszałku, szanowny panie prezydencie Rzeczpospolitej, dostojni goście, panie i panowie posłowie, Wysoka Izbo. W imieniu grupy posłów reprezentujących 4 kluby parlamentarne. Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, trzecią drogę, PSL, trzecią drogę oraz Lewicę. Mam zaszczyt zaprezentować kandydaturę pana posła Szymona Hołowni na funkcję marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Prezentacji tej kandydatury dokonam w oparciu o cechy, które według wnioskodawców powinien posiadać marszałek Sejmu, a w mojej opinii są przymiotami kandydata, pana posła Hołowi. Po pierwsze, erudycja. Ta wywodząca się z domu, wywodząca się z doświadczenia życiowego, wywodząca się z zajmowanych i sprawowanych funkcji, miejsc pracy, doświadczenia, które powoduje, że masz świadomość, masz wiedzę, masz umiejętności. Słowo dla parlamentaryzmu to jest klucz. Szacunek do słowa, słowo, które daje nadzieję, słowo, które daje odwagę, słowo, które krzepi. I to samo słowo, często wypowiedziane w nieodpowiedni sposób, albo złe słowo, które niszczy, które krzywdzi. Parlamentaryzm to jest sztuka posługiwania się słowem. Nasz kandydat Szymon Hołownia tą sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji. I tą w piśmie, bo jest autorem ponad 20 książek, wielu publikacji, dziennikarzem i publicystą docenianym za swoje osiągnięcia w 2006 i 2007 roku
laureat Nagrody Grand Press. Osoba, która w niezwykły sposób w wielu redakcjach, czy to w dziennikach, w tygodnikach, ale również w radiu i w telewizji, zarządzała, ale w niezwykły sposób posługiwała się słowem, brała za to słowo odpowiedzialność. Marszałek Sejmu wypowiadający słowa w imieniu Wysokiej Izby musi się cechować ogromną odpowiedzialnością za słowo. Być erudytą i dawać nadzieję w tym słowie, które mówi. Szymon Hołownia jest takim kandydatem, jest takim posłem. Empatia, wrażliwość społeczna, słuch społeczny. Wszyscy tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy wybrani przez naród, przez naszych obywateli. Kontakt z nimi jest jednym z podstawowych obowiązków parlamentarnych. Słuch społeczny to jest jedna z tych cech, które parlamentarzysta, a pierwszy spośród nas szczególnie musi posiadać. Słuch społeczny, który słyszy tych, którym jest najtrudniej. Tych, którzy nie mogą często się przebić, tych, którzy są uciemiężeni, czasem upokorzeni. Tych, którzy potrzebują wielkiego wsparcia. Ten słuch społeczny daje później poczucie odpowiedzialności i rozwagi w podejmowanych decyzjach. Bez słuchu społecznego, bez tego posiadania kontaktu ze społeczeństwem, odrywa się od rzeczywistości, a to w historii polskiego parlamentaryzmu, również tej niedawnej, bardzo źle się skończyło. Dlatego słuch i wrażliwość społeczna, którą cechuje się pan poseł Szymon Hołownia, jest niezbędna. A jaka to jest wrażliwość społeczna? To jest pochylenie się nad tymi, którym naprawdę w życiu jest najtrudniej, których los najbardziej doświadczy. To jest założenie fundacji Cassisi w 2013 roku, a rok później fundacji Fabryka Dobra, działających na rzecz najbiedniejszych, najbardziej cierpiących w Afryce, w Zambii, gdzie powstał Dom Dziecka, ale w 11 krajach na 3 kontynentach, w Azji, w Europie i w Afryce, tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Docenieniem tej wrażliwości jest otrzymanie odznaki honorowej na rzecz zabiegania o prawa dzieci w 2016 roku. Docenieniem tej roli jest bycie ambasadorem na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ-u. Docenieniem tej roli są zbiórki społeczne organizowane przez Szymona Hołownię na rzecz choćby telefonu zaufania. Słuch społeczny, którym się wykazywał w swojej działalności przez wszystkie etapy swojego życia, bycia dziennikarzem, publicystą, jak również politykiem, dowodzą tego, że potrzeby tych, którym najtrudniej, których czasem trudno usłyszeć, będą słyszane i realizowane. Tak więc empatia jako druga z cech, które są potrzebne do tego, żeby dobrze pełnić funkcję marszałka Sejmu. I trzecia. Odwaga. Odwaga, bez której nie ma zwycięstwa. Odwaga, bez której nie ma zmiany. Odwaga, bez której nie przenosi się Polski z kraju marzeń w rzeczywistość. Ta odwaga była obecna u Szymona Hołowni w szczególnym momencie, kiedy zdecydował się, że z życia dość mocno poukładanego, kariery pięknie się rozwijającej, można powiedzieć w takim odczuciu ludzkim bardzo bezpieczne, przyszedł do świata polityki i stanął przed weryfikacją wyborców. Najpierw w wyborach prezydenckich, otrzymując blisko 3 miliony głosów, a później zakładając ruch społeczny Polskę 2050, innowacyjną w swym wymiarze, bo to nie tylko partia polityczna, ale i think tank, jak również ta działalność społeczna i charytatywna, która w tym szerokim ruchu społecznym się mieści. Trzeba było mieć odwagę, żeby porzucić, można powiedzieć, wygodne życie na rzecz oddania się do dyspozycji społeczeństwa i usłyszenia też wyroków tego społeczeństwa wobec swojej osoby. W pierwszym kroku w wyborach prezydenckich, ale w drugim kroku w wyborach parlamentarnych, gdzie niezwykłym zaufaniem obdarzyli go wyborcy w województwie podlaskim, dając mu samemu, nie liście wyborczej, blisko 14% poparcia. To jest wyraz wielkiego zaufania społecznego,
wyraz odwagi do podejmowania daleko idących celów. Ta odwaga na funkcji marszałka jest potrzebna do praworządności, do sprawiedliwości, do przyzwoitości, do szanowania wyborów Polaków, którzy wskazali większość, ale też poszanowania tych, którzy są w mniejszości, do szacunku dla każdego z naszych wyborców. Ta odwaga jest potrzebna, żeby godnie reprezentować w trudnych czasach Rzeczpospolitą i w kraju, i w dyplomacji parlamentarnej, żeby podejmować najodważniejsze decyzje w imieniu narodu, bo my jesteśmy tylko tymi, którzy są pośrednikami w woli narodu. Szymon Hołownia, nasz kandydat na funkcję marszałka Sejmu Rzeczpospolitej, ma wszystkie wymienione cechy i przymioty. Ma cechę erudycji, ma wielki przymiot wrażliwości społecznej i odwagi. Proszę Wysoką Izbę o wybranie na swojego marszałka Szymona Hołownię. Dziękuję panu posłowi. Bardzo proszę pana posła Mariusza Błaszczaka o przedstawienie kandydatury pani poseł Elżbiety Witek. Bardzo dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, najliczniejszego klubu parlamentarnego w Sejmie 10. kadencji, przedstawić kandydaturę pani marszałek Elżbiety Witek na urząd marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Elżbieta Witek jest wieloletnim parlamentarzystą. W ławach poselskich zasiada od 2005 roku, od piątej kadencji. Była członkiem Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, Komisji Etyki Poselskiej, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki i Rodziny. Pochodzi z Jawora na Dolnym Śląsku, jest mężatką, ma dwie dorosłe córki. Elżbieta Witek ukończyła wymarzone studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Był to jeden z tych ośrodków naukowych, w których kształtowała się niezależna myśl naukowo-polityczna. Ona uformowała Elżbietę Witek, obudziła w niej pragnienie wolności i społecznej sprawiedliwości, a także chęć do podejmowania działań zmierzających do zmian społeczno-politycznych w Polsce. W 1980 roku Elżbieta Witek została członkiem NSZZ Solidarność. Z wielkim zaangażowaniem i typową dla siebie energią włączyła się w działalność związkową, a po wprowadzeniu stanu wojennego w działalność opozycyjną. Za swoją antykomunistyczną aktywność w 1982 roku była aresztowana i osadzona w więzieniu. Ci, którzy doświadczyli komunistycznych represji, wiedzą, jak okrutnych metod używały służby, by złamać opozycjonistów. Elżbieta Witek nigdy się nie poddała. Za swoją niezłomną postawę została wyróżniona Krzyżem Wolności i Solidarności. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i dyrektorka w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Swoją pracę zawsze wypełniała ponad powierzone zawodowe obowiązki. Swoich uczniów otaczała troską i zrozumieniem. Za wzorową pracę odebrała medal Komisji Edukacji Narodowej. Dbałość o wychowanie dzieci, kształtowanie ich w duchu patriotycznych wartości, a przede wszystkim zapewnienie im bezpieczeństwa wciąż pozostają dla niej priorytetem. Nie ustawała również w służbie społeczeństwu, podejmując wiele działań dla dobra mieszkańców regionu. W latach 2015-2017 była ministrem, członkiem Rady Ministrów, szefem gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, rzecznikiem prasowym rządu. Od czerwca 2019 roku pełniła urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji, a następnie urząd marszałka Sejmu 8 i 9 kadencji. Elżbieta Witek była najdłużej urzędującym marszałkiem Sejmu w III Rzeczypospolitej. Opozycja nigdy nie skierowała wniosku o odwołanie pani marszałek. Zawsze godnie reprezentowała naszą Izbę nie tylko w kraju, ale także na forum międzynarodowym. Do współpracy zapraszała nie tylko posłów partii rządzącej, ale także posłów opozycji.
jest inicjatorką nowego formatu współpracy kobiet przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej, który cieszy się dużym uznaniem i który podejmował wiele ważnych spraw, takich jak współczesny handel ludźmi, a przede wszystkim kobietami, czy też uprowadzania dzieci z objętej wojną Ukrainy oraz organizowanie pomocy dla kobiet, ofiar wojny na Ukrainie. Rozpoczęła również cykl spotkań najmłodszych parlamentarzystów państw Trójmorza, czy też współpracę z państwami afrykańskimi poprzez zorganizowanie, jako pierwszy krok, konferencji z udziałem ambasadorów państw kontynentu afrykańskiego, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie. Okres pełnienia funkcji marszałka Sejmu przypadł na czasy pandemii. Dzięki znakomitej współpracy z Kancelarią Sejmu i jej pracownikami w krótkim czasie pani marszałek doprowadziła do organizacji prac Sejmu w systemie zdalnym. Byliśmy pierwszym parlamentem w Europie, który pracował w takim trybie. Potem przyszła wojna na Ukrainie i związane z nią kryzysy gospodarczy i ekonomiczny. Sejm musiał, podobnie jak rząd, podejmować szybkie decyzje i działać w niestandardowych okolicznościach. Czas miał tu znaczenie. Chodziło bowiem o zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom i szybką pomoc przedsiębiorcom. Organizacja prac Sejmu i komisji w tak trudnym czasie wymagała dużej odporności, przemyślanych, ale szybkich decyzji i umiejętności organizatorskich. Pani marszałek Elżbieta Witek sprawnie przeprowadziła Sejm przez ten trudny czas. Pracowitość, ogromne życiowe i zawodowe doświadczenie, parlamentarny dorobek oraz zdolności organizacyjne, a także wysoka kultura osobista, takt, wyważone opinie i znakomite relacje z ludźmi dowodzą, że pani poseł Elżbieta Witek jest właściwą kandydatką na funkcję marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Czy ktoś z panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie zgłoszonej kandydatury? Chwileczkę. Czy są inne zgłoszenia? Jeśli nie ma innych zgłoszeń, bardzo proszę, pan poseł Braun. Czas 3 minuty. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szczęść Boże, Wysoka Izbo. No nie może być tak, że taktownie przemilczymy tutaj tak nietaktownie zgłoszoną kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka tego Sejmu. Ponieważ to jest kandydatura sztandarowa, która uosabia standard pogardy, lekceważenia, prawa za rządów Zjednoczonej Łże Prawicy. I wysunięcie tej kandydatury jest manifestacją braku woli, koncyliacji, dialogu, zmian, prawdziwie dobrej zmiany na polskiej scenie politycznej. Wysunięcie tej kandydatury w praktyce przestępczej, tak bliskiej przecież obozowi Zjednoczonej Łże Prawicy, to się nazywa iść w zaparte. Zjednoczona Prawica idzie w zaparte, wysuwając Elżbietę Witek do urzędu marszałka drugiej osoby w państwie. Przypomnijmy, że Elżbieta Witek zaznaczyła się w historii polskiego parlamentaryzmu, lekceważąc następstwo poselskie. Pan poseł Kawęcki nigdy nie został zaprzysiężony, nigdy nie miał okazji złożyć ślubowania, chociaż jego mandat został opróżniony po przedwczesnym zgonie poprzednika. Było to jeszcze w końcu 8. kadencji, ale to był prognostyk lekceważenia dla tego, co będzie się tutaj działo. No a później matactwa w głosowaniach, słynne musimy anulować, bo przegrywamy. I to nie jeden raz, szanowni państwo. Pomiatanie Wysoką Izbą. No, nie zdziwiliście się państwo, zasiadając w tych fotelach, że będziecie mieli do czynienia z przenoszeniem standardów szkoły podstawowej do Wysokiej Izby, ale zdziwiliście się, że to będzie poprawczak. Szanowni państwo, nigdy więcej dość. Skończmy z tą groteską, jaką było przewodzenie pracą Wysokiej Izbie przez osoby
tak dalece odbiegające od wyobrażeń polskiego państwowca o potrzebach polskiego parlamentaryzmu. Mobbing, przemoc urzędowa i rytualna tu w Wysokiej Izbie wobec osób, które odważyły się nie respektować prawem kaduka narzucanych przez panią marszałek standardów i załganych, doraźnie improwizowanych przepisów, sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski poprzez udział w podżeganiu do wojny. Dłuższa debata należy się tym przypadkom z ostatnich 4 lat, ale dziś powiem tylko Wysoka Izbo, szanowny panie marszałku, klub Konfederacji z całą pewnością nie poprze tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że zgłoszono 2 kandydatury na stanowisko marszałka Sejmu, nad wyborem marszałka Sejmu przeprowadzimy głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. I teraz bardzo proszę o uwagę, bo szczególnie dla posłów debiutujących jest to ważne. Przedstawiam zasady głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się lista z nazwiskami kandydatów, którą można przesuwać za pomocą pola do przewijania ekranu dotykowego. Aby oddać głos za kandydaturą, należy dotknąć kwadratowego pola celem zaznaczenia wyboru danej kandydatury. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w kwadratowym polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy ponownie dotknąć pola wyboru, aby odznaczyć, a następnie należy dokonać ponownego wyboru innej kandydatury. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij. Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnej z kandydatur i naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z oddaniem głosu przeciwko obu kandydatom. Nie widzę uwag, nie widzę pytań, wszystko jasne. Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszone zostały kandydatury posła Szymona Hołowni i poseł Elżbiety Witek. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru marszałka Sejmu. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Drodzy Państwo, głosowanie jeszcze nie zakończone.
W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów. Poseł Elżbieta Witek 193. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Drodzy Państwo, Panie i Panowie Posłowie, bardzo proszę pana marszałka Szymona Hołownię o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Szanowni Państwo, Panie Marszałku Seniorze, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo, a przede wszystkim drodzy współobywatele. Jest Pan Prezydent. Przepraszam, Panie Prezydencie. Spodziewałem się Pana tutaj. Cieszę się, że jest Pan wciąż z nami. Bardzo się z tego cieszę. Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej, niż zrobił to właśnie Pan Prezydent Andrzej Duda. Od podziękowania tym 21 966 891 wyborcom, którzy 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali nam, 460 posłankom i posłom, najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich w tej Izbie. To wielki honor, to potężne zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy naprawdę są bardzo dojrzałym społeczeństwem. A skoro ten Sejm wziął się z tak bezprecedensowego społecznego zrywu, to na te 4 lata mamy bardzo jasne zadanie. Każdego dnia dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi. Nie zawieść oglądających nas teraz naszych dzieci i tych, którzy w sztafecie pokoleń stali przed nami na tym miejscu, gdzie teraz stoję. Wielkich marszałków Sejmu odrodzonej Rzeczpospolitej, których wspominali już dzisiaj i pan prezydent, i marszałek senior, wywodzącego się z Endecji Wojciecha Trąbczyńskiego, ludowca Macieja Rataja, socjalistę Ignacego Daszyńskiego. Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce, o którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. I dlatego od jutra... I dlatego od jutra, a nawet od dziś, jak już dowiadujemy się z mediów, wiele się tutaj zmieni. Przede wszystkim przestawimy te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo patria, a nie partia. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. Nawiasem mówiąc,
Nie wiem, czy państwo wiecie, ale nasze słowo, nasza wola ma niezwykłą moc sprawczą, bo jeszcze zanim powiedzieliśmy o tym my, nasi koledzy, stąd, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barierek, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem. Nie budujące jest poczucia, że jest on oblężoną twierdzą. Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister Karczmarską, z komendantem Straży Marszałkowskiej. Skontaktujemy się z Komendą Stołeczną Policji i te barierki wreszcie spod Sejmu po tych 7 latach znikną. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia Sejmu mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów, tak żeby te komunikacje udrożnić i nie naruszać powagi tej Izby. Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem, regularne briefingi, na których przedstawiciele mediów będą mogli dowiedzieć się, co dzieje się w tej Izbie. Chcę spróbować wyjść do tych, którzy w demokrację wciąż mało wierzą. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast. Przez serię wydarzeń, o których opowiem za chwilę, drodzy państwo, jeżeli tylko wyrazicie swoją wolę, będziecie gośćmi tego podcastu, bo jak dobrze wiemy, emocje to jest coś, co współczesne media lubią najbardziej, a jestem przekonany, że ich tam nie zabraknie. Ja też oglądałem, droga pani poseł, bardzo ceniłem ten program. Sejm nie będzie azylem dla przestępców. Sejm nie będzie polem do korupcji. Sejm nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy. Mój cel i program jest prosty. Widzicie państwo, to dobry moment, idealny wręcz, żeby powiedzieć, że mój cel i program jest prosty. Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm, nie zasłaniali im oczu i nie zatykali uszu. Przeciwnie, by mówili, zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadzamy. Szanowni państwo, panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na nie ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji, obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play. Zleciliście mi dziś pracę, rolę stróża powagi i porządku w tej Izbie. Zapowiadam was więc, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy. Z szacunku do tych 21 milionów Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejkach, żebyśmy teraz tracili ich cenny czas na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali,
chciałbym w to wierzyć. Mam już za sobą etap show i etap płomiennej publicystyki. Że chcecie, żebyśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku. Do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli i obywatelek Rzeczpospolitej. Niezależnie od ich wieku, płci, tego, czy są wierzący, czy niewierzący, czy mieszkają na wsi, czy w małych miastach, czy w metropoliach, czy są seniorami, czy osobami z niepełnosprawnością. Drogie posłanki, drodzy posłowie, witajcie w Sejmie różnych Polaków, w Sejmie Rzeczypospolitej. Wiwat wszystkie Stany! Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2 porządku dziennego. Poselskie projekty uchwał w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 1 i 2. Chcę poinformować Państwa, że tych projektów uchwał wpłynęło więcej, ale wpłynęły po czasie, który uzgodniliśmy sobie na składanie tych wniosków. Z naszych informacji wynika, że wnioski są tożsame, a więc przystąpimy tylko do rozpatrzenia tych dwóch wniosków, które zostały złożone w czasie, na który się umówiliśmy. Sejm zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 regulaminu Sejmu ustala liczbę wicemarszałków w drodze uchwały. Na podstawie artykułu 5 ustęp 4 regulaminu Sejmu do tego projektu uchwały nie stosuje się przepisów o terminie wniesienia i doręczenia projektów. Projekt tej uchwały rozpatruje się w jednym czytaniu. Proszę pana posła Stanisława Tyszkę o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały z druku nr 1. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. O ile wiem, treść naszego projektu uchwały jest tożsama z drukiem nr 2, czyli proponujemy 6 wicemarszałków w tym celu, żeby każdy klub reprezentowany w Sejmie 10 kadencji miał przedstawiciela w gremium zarządzającym pracami Sejmu. To wynika po prostu z szacunku do wyborców, z szacunku do wszystkich ludzi, którzy poszli oddać na nas głosy. My jako najmniejszy klub tej kadencji chcemy również reprezentować 1,5 miliona ludzi, którzy na nas oddali głosy i współtworzyć porządek prac Sejmu 10 kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę pana posła Borysa Budkę o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały z druku nr 2. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o ustalenie liczby wicemarszałków na 6 osób. Kierujemy się bardzo prostą zasadą. Każde ugrupowanie, każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela. Przypomnę, że nie zawsze była to reguła w tej Izbie. W 2015 roku ci, którzy dzisiaj apelują o zasady, złamali tę zasadę. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego został pozbawiony reprezentacji w Prezydium Sejmu. Zrobiono to w sposób absolutnie urągający wszelkim zasadom. Natomiast, Wysoka Izbo, panie marszałku, szanowni państwo, jest jedna podstawowa zasada. Prezydium Sejmu jest przeznaczone dla osób, które szanują elementarne zasady parlamentaryzmu. Prezydium Sejmu to miejsce, w którym nie mogą znaleźć się ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat w sposób ordynarny łamali polską konstytucję, łamali zasady parlamentaryzmu, którzy w sposób absolutnie bezczelny traktowali tę Izbę jak maszynkę do głosowania. Dlatego klub Koalicji Obywatelskiej z oczywistych względów odmówi poparcia tym kandydaturom, które będą godziły w zasadę demokratycznych zasad w tej Izbie i chciałbym, żeby była to wykładnia dla wszystkich, którzy będą podejmować decyzje w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Wiem, że są zgłoszenia do dyskusji. Proponuję, żeby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk z klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panowie posłowie. Czas szybko leci, o pewnych zdarzeniach opinia publiczna i część tej Izby pewnie gotowa była zapomnieć, ale warto dzisiaj w tym momencie przypomnieć analogiczny okres, jesień roku 2015. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, wtedy świeżo ukonstytuowany, zgłosił akces do tego, aby uszanowano na tej Izbie wieloletni, wielokadencyjny, chciałoby się powiedzieć, obyczaj przedstawicielstwa każdego klubu parlamentarnego w prezydium Sejmu, w prezydium tej Izby. Wówczas z niezrozumiałych zupełnie powodów, tylko dlatego, aby rozpocząć polityczną wendetę na Polskim Stronnictwie Ludowym przez prawą stronę sali politycznej, ostentacyjnie pozbawiono nas szansy udziału w prezydium Sejmu. Mało tego, pozbawiono nam szansy przewodniczenia nawet w najmniejszej komisji sejmowej. Dlaczego? Czysto z powodów politycznych. Aby niszczyć, aby deptać Polskie Stronnictwo Ludowe, które wtedy miało pełne prawo do tego, aby uczestniczyć w prezydium Sejmu, aby uczestniczyć w prezydiach komisji. Dlaczego? Ponieważ Polacy zdecydowali wtedy, aby nasi przedstawiciele, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zasiadali w tej Izbie. Chcemy dzisiaj, jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, przestrzec przed deptaniem dobrych parlamentarnych zwyczajów i jednoznacznie wrócić do dobrego obyczaju, aby każdy klub parlamentarny, który za sprawą poparcia wielu, wielu set tysięcy, milionów Polaków znalazł się w tej Izbie, miał prawo do zasiadania w prezydium Sejmu, jednoznacznie dając jasny sygnał, że nie ma zgody, a to Polacy jasno wyrazili w tych wyborach, nie ma absolutnie zgody na to, żeby w imię partykularnych, partyjniackich interesów te dobre obyczaje deptać. Dlatego opowiadamy się dzisiaj jednoznacznie, aby prezydium Sejmu 10. kadencji reprezentowane było przez wszystkie kluby parlamentarne zasiadające na tej sali. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Paulina Henik-Kloska z klubu parlamentarnego Polska 2050, Trzecia Droga. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie posłanki, panowie posłowie. Klub parlamentarny Polska 2050, Trzecia Droga złożył tożsamy projekt uchwały powołujący 6 wicemarszałków. Wpłynął właśnie po czasie, dlatego nie może być uwzględniony, ale oczywiście będziemy głosować za tym rozwiązaniem. Powód, dla którego podjęliśmy taką decyzję, jest bardzo prosty. Jako małe koło parlamentarne, złożone na koniec kadencji z 6 parlamentarzystów, bardzo często byliśmy pozbawiani możliwości wykonywania swoich obowiązków, a nasze prawa były pomijane. Działo się tak między innymi ze sprawą pani marszałek Witek. Niestety, pani marszałek, dokładnie pamiętam, jak potrafiła pani dopuścić wszystkie kluby do głosu, na przykład w ramach prozaicznych, prostych wniosków formalnych, a mnie pani po prostu bardzo często nie dopuszczała. Demokracja to coś więcej, szanowni państwo, niż dzień wyborów. Demokracja to także umiejętność wsłuchiwania się w głos mniejszości, z którym czasami się po prostu nie zgadzamy. I niestety pani, jako marszałkini tej Izby, nie potrafiła tego robić w momencie, kiedy byliśmy mniejszym kołem. Dlatego Klub Parlamentarny Polska 2050 będzie głosował za uchwałą przyjmujących 6 marszałków, tak by każdy klub miał możliwość współuczestniczenia w procesie tworzenia harmonogramu Sejmu, ale także odmrażania szuflad w gabinecie marszałka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Gawkowski z klubu parlamentarnego Nowa Lewica. Panie marszałku, Wysoka Izbo, 15 października obudziła się Polska. Obudziła się i te ponad 21 milionów Polek i Polaków przy urnach wyborczych udowodnili, że chcą zmiany. Zmiany również tego, jak ma wyglądać debata parlamentarna. Zmiany narracji.
traktowania, umiejętności szukania kompromisu, a przede wszystkim szacunku. Szacunku dla tych kół, dla tych klubów, które mają swoich parlamentarzystów. Lewica w poprzedniej kadencji zawsze szukała porozumienia. Pomimo różnic, braku często wspólnych tematów, chcieliśmy siadać do stołu, rozmawiać, a nie na tej sali plenarnej rozpoczynać od wojen, które zazwyczaj kończyły się wojną polsko-polską. Dobrą zasadą jest wprowadzenie na przyszłość, nie tylko w tej kadencji, ale takiego zwyczaju, który będzie mówił, ile kół, tyle klub, tyle mamy marszałków. Ile klubów, tyle mamy marszałków wybranych w randze prezydium tej Izby. Odpowiedzialność za tą decyzję spoczywa w rękach nas wszystkich. Klub Lewicy ma tą odpowiedzialność, dlatego zdecydowaliśmy, że poprzemy uchwałę, która decyduje o tym, że będziemy wybierali 6 wicemarszałków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Głos zabierze jako ostatni ze zgłoszonych pan poseł Łukasz Schreiber z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Bardzo dużo słów pada o szacunku wzajemnym, o tym, by każdy klub parlamentarny mógł mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość to popiera. Ja bym chciał przypomnieć także kolegom, którzy może trochę gorzej znają historię parlamentaryzmu, że w roku 2001 w tej Izbie głosami obecnej wówczas większości SLD i PSL nie dopuszczono do tego, by swoich przedstawicieli w prezydium miało Prawo i Sprawiedliwość oraz Liga Polskich Rodzin. To po pierwsze. Po drugie, chciałem zabrać głos, żeby przypomnieć sytuację z roku 2015, o której powiedziano tutaj w nieprawdziwych słowach. Otóż przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, przez 8 lat, w trakcie których Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość w tej Izbie. Zawsze prezydium Sejmu to było 3 przedstawicieli ze strony większości parlamentarnej i 3 przedstawicieli ze strony opozycji. I myślę, że jeżeli ktoś mówi o dobrych obyczajach, to rozumiem, że właśnie do tych standardów będzie się odnosił. To, co dzisiaj słyszymy, to, co Wysoka Izbo dzisiaj słyszymy, to, że być może największy klub parlamentarny, liczący 194 osoby, ma być może otrzymać jednego wicemarszałka, ale pod warunkiem, że to będzie taki, który wam się podoba. To jest, Wysoka Izbo, kpina z dobrych obyczajów i to nie ma nic wspólnego z tym. Także apeluję o refleksję i apeluję o to, by faktycznie zacząć od szacunku wzajemnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad tożsamymi projektami uchwał. Wnioskodawcy w przedłożonych projektach uchwał proponują, aby ustalić liczbę wicemarszałków Sejmu na 6 osób. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za ustaleniem liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na 6? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 458 posłów. Za głosowało 458 posłów. Przeciw nie głosował nikt. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustalił liczbę wicemarszałków Sejmu na 6 osób. Drodzy państwo, określam termin zgłaszania kandydatów na wicemarszałków Sejmu na godzinę 18:30. Do godziny 18:30 proszę, żeby wpłynęły zgłoszenia kandydatów na wicemarszałków Sejmu tak, żeby Kancelaria Sejmu mogła przygotować stosowne druki uchwał. Zarządzam przerwę w obradach do godziny 19:00. Wznawiam obrady. Przepraszam państwa bardzo za przedłużenie przerwy. To wyniknęło z prośby Sekretariatu Posiedzeń Sejmu, konieczności dodatkowej pracy nad uchwałami, w które za chwilę będziemy głosować.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Wybór wicemarszałków Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Druki numer 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Informuję, że grupy posłów zgłosiły następujących kandydatów na wicemarszałków Sejmu. Pana posła Krzysztofa Bosaka, pana posła Włodzimierza Czarzastego, panią poseł Dorotę Niedzielę, panią poseł Monikę Wielichowską, panią poseł Elżbietę Witek, pana posła Piotra Zgorzelskiego. Proszę pana posła Michała Wawera o przedstawienie kandydatury pana posła Krzysztofa Bosaka. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt dzisiaj po raz pierwszy w życiu przemawiać z tego miejsca do Wysokiej Izby, więc z góry przepraszam, jeżeli będzie widać zdenerwowanie, ale niech to moje zdenerwowanie ewentualnie widoczne tylko podkreśla to, jak wielkie doświadczenie ma kandydat. Bardzo proszę państwa o spokój. Ma kandydat, którego mam przyjemność zaprezentować, czyli Krzysztof Bosak. Krzysztofa Bosaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego rozpoznawalność jest powszechna zarówno na tej sali, jak i w skali całego kraju. Jego kompetencje, kultura osobista, sprawność retoryczna zdobyły sobie uznanie nie tylko wyborców Konfederacji, ale w ogóle powszechny szacunek w całym polskim społeczeństwie, ponad podziałami politycznymi, również wśród polityków innych opcji. Nawiązując do tego, co pan marszałek mówił w swoim inauguracyjnym przemówieniu, potrzebujemy w prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ludzi dialogu, ludzi, którzy potrafią pomimo różnic światopoglądowych kulturalnie, konstruktywnie rozmawiać na wszystkie tematy, które będą przedmiotem obrad tego Sejmu przez najbliższe 4 lata. Krzysztof Bosak jest właśnie takim człowiekiem, człowiekiem dialogu, człowiekiem zdolnym do kulturalnej wymiany poglądów na każdy temat, również wtedy, kiedy występują skrajne różnice zdań, a na tej Izbie takie różnice będą z całą pewnością w najbliższych latach występować. Nie znaczy to, że Krzysztof w jakimkolwiek zakresie, kiedykolwiek ze swoich poglądów rezygnował. Ja z Krzysztofem znamy się od, jeśli dobrze liczę, 17 lat i w tym okresie Krzysztof nigdy w żadnej ważnej sprawie ze swoich poglądów nie zrezygnował, ale zawsze potrafił o nich rozmawiać w sposób kulturalny, wyważony, z szacunkiem do tych rozmówców, nawet tych, którzy mieli, tak jak mówię, skrajnie różne poglądy. Jeżeli szukamy do prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej człowieka, który będzie reprezentował poglądy 1,5 miliona wyborców Konfederacji, to nie ma lepszego kandydata, który zapewniłby rzeczywistą reprezentatywność i demokratyczny charakter prezydium Sejmu. Obszerne kompetencje i doświadczenie polityczne Krzysztofa są znane, więc o tym mówił nie będę. Powiem natomiast o tym, o czym nie wszyscy muszą na tej Izbie wiedzieć, mianowicie o innych doświadczeniach, kompetencjach. Mianowicie w tych okresach, może inaczej, korzenie Krzysztofa Bosaka, jego motywacja do tego, żeby zająć się polityką, jest czysto społeczna, trzeciosektorowa. Krzysztof, zanim został po raz pierwszy posłem w 2005 roku, działał w organizacjach katolickich, narodowych, również harcerskich, również republikańskich. I to są korzenie, do których powrócił po tym, kiedy w 2007 roku nie udało mu się odnowić mandatu. Przez 12 lat poza Sejmem pracował w think tankach, w organizacjach społecznych, pracował jako ekspert, analityk w redakcjach pism i portali. I to jest unikalne doświadczenie i kompetencje, które wykorzystuje w pracy poselskiej i które wniesie również do pracy Prezydium Sejmu, które przecież musi, Prezydium Sejmu, każdy z wicemarszałków musi po trosze znać się na wszystkim, jako że zajmują się projektami ustaw z rozmaitych dziedzin, z rozmaitych obszarów. Krzysztof Bosak jest kandydatem zarazem dialogu, jak i stałości poglądów. Proszę więc Wysoką Izbę o poparcie go, jeżeli chcemy mieć prezydium tego Sejmu, które będzie rzeczywiście reprezentatywne i demokratyczne. Ja z Krzysztofem, znając się od lat kilkunastu, pracując razem od lat kilku, nigdy się na tej współpracy nie rozczarowałem i rekomenduję Wysokiej Izbie, żeby dała sobie szansę na to, żeby również skorzystać na współpracy z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem. Dziękuję bardzo.
Panie pośle Krzysztofie Bosak, ma pan w tej Izbie wielu wielbicieli, co było słychać. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę pana posła Krzysztofa Gawkowskiego o przedstawienie kandydatury pana posła Włodzimierza Czarzastego na wicemarszałka Sejmu. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan poseł Włodzimierz Czarzasty jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy, ale ma też bogatą przeszłość związaną z wykształceniem, odpowiedzialnością za państwo, budowaniem porozumienia w tej Izbie, a przede wszystkim jest człowiekiem mediów i kultury. Kultury, która na tej sali nieraz dawała poczucie, że mogą być inne standardy, że można zabierać głos i nie trzeba go odbierać. Dawała poczucie, że marszałek Sejmu to nie tylko osoba i człowiek, ale to przede wszystkim umiejętność szukania dialogu. I takim właśnie człowiekiem, takim posłem, takim wicemarszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji był pan poseł Włodzimierz Czarzasty. Przez wiele lat pracował w obszarze mediów i kultury. Zakładał jedno z największych polskich wydawnictw, wydawnictwo Muza. Pracował również w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia, będąc jej przewodniczącym, oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie z nominacji Aleksandra Kwaśniewskiego sprawował funkcję sekretarza Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2006-2017 był przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Ordynacka. Włodzimierz Czarzasty był posłem 9. i jest posłem 10. kadencji. Przez ostatnie 4 lata swoją funkcję wykonywał z zaangażowaniem i udowodnił, że warto mu po raz kolejny powierzyć funkcję członka prezydium Sejmu RP. Włodzimierz Czarzasty jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i z całą mocą, serdecznością i przyjacielską chęcią rekomenduję państwu głosowanie na Włodzimierza Czarzastego do pełnienia funkcji wicemarszałka Sejmu RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Teraz proszę pana posła Borysa Budkę o przedstawienie kandydatur pani poseł Doroty Niedzieli oraz pani poseł Moniki Wielichowskiej. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, niezwykły to zaszczyt i olbrzymia przyjemność móc zaprezentować Wysokiej Izbie dwie wspaniałe kandydatury, dwie osoby, które Koalicja Obywatelska rekomenduje na stanowiska wicemarszałkin Sejmu RP. Dorota Niedziela to posłanka z Oświęcimia, posłanka, która jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Specjalizuje się w chirurgii weterynaryjnej i radiologii, ale przede wszystkim dała się poznać jako bardzo zaangażowana posłanka 7., 8., 9. i 10. kadencji. Wybitna ekspertka, jeżeli chodzi o kwestie związane z prawami zwierząt, z rolnictwem, ale równocześnie człowiek o niesamowicie ciepłym sercu i wielu z nas miało okazję poznać Dorotę Niedzielę w trudnych chwilach, kiedy zawsze była gotowa służyć swoją radą, kiedy służyła swoją pomocą i która zawsze była otwarta właśnie na to, by wysłuchać. Jestem przekonany, że Sejm Rzeczpospolitej i Prezydium Sejmu potrzebuje właśnie takich osób, jednocześnie kompetentnych, wiedzących, po co są w polityce, ale z drugiej strony bardzo otwartych również na tych, którzy mają inne poglądy. To, co robi w parlamencie, jak jest oceniana, najlepiej pokazują wyniki wyborcze, bo tak jak wspomniałem, nieprzerwanie od 2011 roku jest posłanką na Sejm Rzeczpospolitej. Pani poseł Dorota Niedziela ma doświadczenie w pracy parlamentarnej, pełniła lub obecnie, no, pełniła w zeszłej kadencji między innymi funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej i również pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jestem przekonany, że kandydatura pani posłanki Doroty
niedzieli, to kandydatura, która spotka się z powszechną akceptacją w Wysokiej Izbie, bo właśnie takie osoby powinny nas reprezentować i kierować pracami tej Izby. Dlatego w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej proszę panie posłanki i panów posłów o poparcie tej kandydatury. Jeżeli pan marszałek pozwoli, to od razu w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym państwu rekomendować drugą z kandydatur, pani posłanka Monika Wielichowska. Doświadczenie parlamentarne zdobywała, pełniąc mandat posłanki z okręgu wałbrzyskiego, już od szóstej kadencji Sejmu, nieprzerwanie wybierana i potwierdzająca swój mandat w kolejnych wyborach z rekordowym poparciem w okręgu wałbrzyskim w tegorocznych wyborach. Ale Monika Wielichowska to również doświadczona samorządowiec. To osoba, która pełniła funkcję starosty powiatu kłodzkiego, jest absolwentką, jest magistrem ekonomii, zdobyła wykształcenie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dodatkowo jest absolwentką podyplomowego studium dziennikarstwa i zarządzania informacją. Też na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych dotyczących funduszy europejskich. A także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansowania struktury drogowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy, kto zna panią posłankę Monikę Wielichowską, wie doskonale, że to osoba niezwykle dobrze zorganizowana, o wysokich umiejętnościach menedżerskich, która potrafi sprostać każdemu zadaniu organizacyjnemu. My w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej wiemy doskonale, że jeżeli jest jakieś trudne zadanie do wykonania, zorganizowanie naprawdę dużego przedsięwzięcia, to Monika Wielichowska jest w stanie sprostać każdemu zadaniu. Właśnie takie osoby są potrzebne, by w tym najważniejszym dla Sejmu Rzeczpospolitej organie, czyli Prezydium Sejmu, reprezentować posłanki i posłów, by kierować pracami Sejmu wspólnie z Marszałkiem Sejmu, by być otwartą na sugestie, by wiedzieć, jak prawidłowo pomagać posłankom i posłom w realizacji ich mandatu poselskiego. Jestem przekonany, że również ta kandydatura posłanki Moniki Wielichowskiej będzie cieszyła się państwa poparciem, dlatego w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym również rekomendować panią posłankę na funkcję wicemarszałkini Sejmu Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę pana posła Jarosława Kaczyńskiego o przedstawienie kandydatury pani poseł Elżbiety Witek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani marszałek Witek była przeszło 50 miesięcy marszałkiem Sejmu i to był naprawdę wyjątkowo trudny czas. To był wyjątkowo trudny czas ze względu na to, że opozycja ogłosiła się opozycją totalną, ale nie tylko się ogłosiła, ale niestety także była opozycją totalną i w związku z tym tutaj w Sejmie mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, chamstwa po prostu. I to wszystko pani marszałek znosiła naprawdę z anielską cierpliwością i z ogromną kulturą. I choćby tylko to jest wystarczającym powodem, żeby ją na to stanowisko wybrać. Ja już tutaj nie mówię o ogólnych regułach, które powinny obowiązywać w normalnie funkcjonującym parlamencie. Natomiast wiadomo, wy stosujecie zasadę odwracania znaczeń słów i odznaczania znaczeń sytuacji.
Wy nieustannie próbujecie uznać się za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie same prawo jak Blok Demokratyczny z lat 40. Dokładnie takie same prawo. A nawet dzisiaj posuwacie się już dalej niż oni, bo oni przynajmniej formalnie nie deklarowali, że zlikwidują państwo polskie. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję panu posłowi. Proszę teraz pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie kandydatury pana posła Piotra Zgorzelskiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana posła Piotra Zgorzelskiego na funkcję wicemarszałka Sejmu. Mówię to już nie w imieniu partii tworzących opozycję demokratyczną, tylko większość parlamentarną. I to jest bardzo ważna zmiana, która nastąpiła po tych wyborach, a do tej zmiany przyczynił się w zasadniczy sposób pan marszałek Piotr Zgorzelski. Będąc przez ostatnie 4 lata wicemarszałkiem tej Izby, a wcześniej posłem 7., 8., 9. i właśnie obecnej kadencji, wykazał się niezwykłą starannością w pełnieniu mandatu posła, co obywatele i wyborcy docenili każdorazowo w większej liczbie oddając na jego głos. W każdych wyborach ta liczba znacząco wzrastała do najwyższego poziomu w ostatnich wyborach. Pan marszałek Piotr Zgorzelski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, historii na Uniwersytecie Łódzkim, jest absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ekonomii i Szkoły Wyższej w Płocku imienia Pawła Włodkowica w zakresie integracji europejskiej. Jest samorządowcem z krwi i kości i z tego powodu był zawsze najbardziej dumny, deklarując się, że jedną z najpiękniejszych misji, jaką mu przyszło sprawować i pełnić, była funkcja starosty płockiego, jego ukochanego miasta i powiatu, do którego zawsze się odwołuje. Wcześniej był samorządowcem w gminie Bielsk w powiecie płockim, jak również w administracji samorządu województwa mazowieckiego pełnił zaszczytne funkcje, czyli przeszedł wszystkie stopnie i zna wszystkie poziomy samorządności w Polsce. Pan poseł Piotr Zgorzelski jest organizatorem i niestrudzonym orędownikiem prawdy dotyczącej historii, również tej trudnej. Jest współautorem uchwały upamiętniającą rzeź na Wołyniu i ustanawiającą 11 lipca Dniem Pamięci o tych bardzo tragicznych, ale jakże znaczących w pamięci naszej wydarzeniach. Jest współtwórcą Okrągłego Stołu w sprawie wymiaru sprawiedliwości dotyczącego pokrzywdzonych. I to są te dokonania w ostatnich latach, które w niezwykły sposób wpisały się w aktywność parlamentarną pana posła Piotra Zgorzelskiego. W działalności politycznej, tak jak w byciu wicemarszałkiem, cechują go moim zdaniem dwie niezwykle ważne cechy potrzebne do zasiadania w tak ważnym miejscu. To jest skuteczność i życzliwość. I te dwie rzeczy czasem jest bardzo trudno połączyć. Jemu się to skutecznie udaje. Skuteczność w działaniu, czasem bezkompromisowość i stanowczość, również zasiadając na fotelu marszałka, prowadząc obrady, ale życzliwość do wszystkich, którzy w tej Izbie zasiadają i niezwykła staranność w pełnieniu swojej funkcji, o czym zaświadczyć mogą ci, którzy pracują w Kancelarii Sejmu. Wielokrotnie spotykałem się z wyrazami uznania od wszystkich pracowników Sejmu, niezależnie w jakiej komórce organizacyjnej, w jakim miejscu pełnią swoją misję, dla posługi i dla tego, co robi pan marszałek Piotr Zgorzelski. Jest dla mnie niezwykłym zaszczytem i dumą, że 4 lata temu mogłem prezentować tą kandydaturę. I to się bardzo rzadko zdarza w polskim parlamentaryzmie, że ta misja jest kontynuowana. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt powtórzyć tą rekomendację i poprosić Wysoką Izbę o poparcie kandydatury pana posła Piotra Zgorzelskiego na funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Dziękuję, panie pośle.
Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur? Nikt się nie zgłasza. Sejm zgodnie z artykułem 5 ustęp 6 w związku z artykułem 4 ustęp 3 regulaminu Sejmu wybiera wicemarszałków Sejmu bezwzględną większością głosów. Informuję, że liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie wicemarszałków ustalonej w uchwale Sejmu. W związku z tym Sejm przeprowadzi głosowanie w tej sprawie kolejno nad poszczególnymi kandydaturami przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, stosując sekwencję pytań. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosować będziemy nad kandydaturami w porządku alfabetycznym. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą posła Krzysztofa Bosaka. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pana posła Krzysztofa Bosaka, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Co? Nie działa? Działa? Jak trzeba? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, za 272, przeciw 27, wstrzymało się 153 posłów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Krzysztofa Bosaka na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję, panie pośle. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą posła Włodzimierza Czarzastego. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pana posła Włodzimierza Czarzastego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 458 posłów, za 250, przeciw 196, wstrzymało się 12. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani poseł Doroty Niedzieli. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Doroty Niedzieli, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 458 posłów, za 257, przeciw 185, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Dorotę Niedzielę na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Gratulacje, pani poseł. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani poseł Moniki Wielichowskiej. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Moniki Wielichowskiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 252, przeciw 186, wstrzymało się 18. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Monikę Wielichowską na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulacje, pani poseł. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani poseł Elżbiety Witek. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Elżbiety Witek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 458 posłów, za 203, przeciw 252, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pana posła Piotra Zgorzelskiego. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pana Piotra Zgorzelskiego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 267, przeciw 184, wstrzymało się 5. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Piotra Zgorzelskiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że Sejm nie dokonał wyboru wicemarszałka Sejmu, procedurę jego wyboru przeprowadzimy ponownie w późniejszym terminie. Drodzy państwo, za chwilę zarządzę przerwę w obradach, podczas której zwołam posiedzenia Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów w sprawie kontynuacji pierwszego posiedzenia Sejmu oraz realizacji planowanego porządku dziennego. Informuję członków Prezydium Sejmu, że posiedzenie Prezydium Sejmu, pierwsze posiedzenie Prezydium Sejmu 10. kadencji odbędzie się o godzinie 20:15 w gabinecie marszałka Sejmu, a w następnej kolejności odbędzie się tam Konwent Seniorów. Planowane jest teraz przerwanie obrad w posiedzeniu do jutra, to jest do dnia 14 listopada do godziny 16. Mówię planowane, a nie zarządzam, ponieważ będzie to decyzja Prezydium Sejmu, którą temuż Prezydium będę gorąco rekomendował. Dlatego zaczniemy po południu, że jak państwo wiecie, mamy wiele obowiązków w czasie tego pierwszego posiedzenia związanego z wyborem różnych organów państwa i chcemy dać państwu czas jutro rano na przygotowanie stosownych wniosków, kandydatur i dopełnienie wszelkich formalności tak, żebyśmy mogli sprawnie przez ten proces po południu przejść, a następnie najprawdopodobniej kontynuować obrady Sejmu w przyszłym tygodniu, dalej idąc tym procesem, którego regulamin i konstytucja wymagają, żeby został na pierwszym posiedzeniu Sejmu dopełniony. A więc zarządzam przerwę w posiedzeniu Sejmu. Wszystko zaczęło się miesiąc wcześniej niż przewidywałem, to znaczy z analogicznymi zachowaniami jak w przypadku opozycji totalnej. Mamy do czynienia już w drugim dniu obrad Sejmu. Szanowni państwo, na wstępie przepraszam za to opóźnienie w rozpoczęciu obrad, ale o godzinie 16 mieliśmy jeszcze 130 posłów, którzy nie odebrali legitymacji poselskiej i musieliśmy poczekać, aby każdy mógł wziąć udział w tych głosowaniach. Przepraszam. Panie ministrze, są zgłoszeni członkowie rządu do wystąpienia po wystąpieniach klubowych. Udzielę wtedy panu też głosu. Zgodnie z regulaminem Sejmu udzielę panu Schreiberowi, panu Szynkowskiemu Welsenkowi i panu. Chce pan wystąpić teraz? W tej chwili? Drodzy państwo, regulamin Sejmu niestety nie pozostawia mi w tym względzie ruchu. Jest wyraźnie napisane w nim w artykule 186, że proszę o ciszę, dobrze? Proszę o ciszę. Proszę państwa o ciszę. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, prezesowi proszę o ciszę, Najwyższej Izby Kontroli, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta na danym posiedzeniu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. Jesteśmy w Izbie, która szanuje zasady, na które się umówiła, a ja poproszę tylko pana posła, żeby pana ministra, żeby to wystąpienie było objęte tym limitem czasu, na który umówimy się w czasie wystąpień klubowych, a więc 3 minut, bo w takim trybie wszyscy mówcy dzisiaj w dyskusji będą przemawiać. Dziękuję bardzo. Pan minister jest ministrem? Pan minister jest ministrem. Szanowny panie marszałku. Następnie chciałem podziękować, że zechciał pan dochować lojalności wobec regulaminu Sejmu, który reguluje zasady pracy Wysokiej Izby.
i mam nadzieję, że tak będzie też i w przyszłości, bo wczoraj mieliśmy okazję przekonać się, że to, co jest piękną tradycją Wysokiej Izby, zostało w sposób brutalny i haniebny złamane poprzez odmowę największemu klubowi udziału w Prezydium Sejmu, w Prezydium Senatu jeszcze. Pazerność Platformy Obywatelskiej nie zna granic, ale bezczelność i buta jeszcze bardziej. Otóż, szanowny panie Budka, chciałem panu przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy coś jest ustawa w tym wypadku zgodna z konstytucją, czy też nie, a nie Borys Budka. To po pierwsze. Po drugie, panie Budka, to konstytucja. Ta konstytucja, którą tak chętnie pan i pana koleżanki i koledzy na kodowskich manifestacjach, gdzie te piękne słowa, prawda, rodem z najpiękniejszej polskiej literatury często padają, ale tak często machacie tam tymi konstytucjami. W tych konstytucjach, w tych książkach, w tych zapisach jest też norma prawna, która mówi, że dopóki ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, a nie przez pana Borysa Budkę, jest obowiązującym w Polsce prawem. Więc jeśli pan o prawie mówi i praworządności, to niech pan będzie konsekwentny. Konstytucja! Konstytucja! A po trzecie, jako że doprowadza pan Wysoką Izbę, a przy okazji wszystkich oglądających nas do wniosków, które są sprzeczne z literą Konstytucji, to pozwalają sobie wprost zacytować, by pokazać pana manipulację. I manipulację, która kryje się za tymi inicjatywami, które pan tu przed chwilą sygnalizował, a którym ufam, że nie dojdą do skutku, bo byłoby rażącym złamaniem prawa i czystym kryminałem. I przestrzegam, po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie Konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie. Czas biegnie szybko. Więc liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Otóż pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów Konstytucji, które będę tu przytaczał. Tak bardzo lubiliście powoływać się na ten akt prawny. Zacytuję. Otóż artykuł 187. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Mówi, że Krajowa Rada... Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. Krajowa, a jak się boją Konstytucji. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej, zgłoszonej przez grupę posłów z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Regulamin Sejmu. Regulamin Sejmu został zastosowany w tej sprawie w sposób literalny. Jeżeli państwo posłowie będą w dalszym ciągu uniemożliwiali prowadzenie obrad, rozpocznę procedurę przywoływania państwa posłów do porządku, która zakończy się przerwaniem obrad. Jeżeli to jest to, co chcieli państwo uzyskać, to do tego właśnie to prowadzi. Pan minister Ziobro poprosił o głos w trybie przewidzianym przez regulamin Sejmu i ten głos uzyskał. Nie macie co do tego żadnych wątpliwości. Wiem, panie ministrze. Ale mamy na to dowody w postaci 460 par oczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem, który został przeznaczony na pana wypowiedź. Ten czas wynosił 3 minuty. W związku z powyższym bardzo pana proszę,
o opuszczenie mównic. Panie marszałku, szanuję pana zapewnienie, że wszystkich pan traktuje równo. Tak właśnie zaznaczył jest. Pan wczoraj, tak właśnie że jest. Ma pan jasne upodobania polityczne i z niektórymi się zdecydowanie nie zgadza, ale wszystkich chcę traktować równo. Ja nie chcę zegarkiem stoperem obliczyć, jak długo mówił pan Borys Budka. Ale mówił dokładnie w czasie, który był przewidziany i z którego państwa posłanka też w pełni skorzystała. A mnie uniemożliwiła dokończyć wypowiedź. Panie pośle. Regulamin pozwalał panu zareagować. Panie pośle. Zastosowałem przepis regulaminu, który pozwala panu ministrowi zabrać głos na posiedzeniu i zastosowałem czas, który będzie przewidziany w dyskusji, której spodziewam się nad tymi kandydaturami. Nie wiem, o co wnosi teraz pan minister, stojąc na mównicy. Panie marszałku, wnoszę umożliwienie dokończenia kwestii, to jest nie pół minuty. A ile pan przewiduje? Pół minuty. 30 sekund, tak panie pośle. Otóż artykuł 187 ustęp 1 o Krajowej Radzie Sądownictwa Konstytucji stanowi, że składa się ona m.in. w ustępie 2 z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. A w ustępie 4 tenże artykuł mówi, że ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa kto? Borys Budka! Nie! Ustawa! A co ustawa określa? Wybierają to sędziowie, nie, parlament wybrał, bo tak ustawa zdecydowała pani Budka. Niech pani wprowadza ludzi w błąd, naprawdę. Jest granica bezczelności, naprawdę. Panie ministrze. Drodzy państwo, jesteśmy w sytuacji, w której do głosu zgłasza się kolejny minister z dymisją. Zaraz, chwilę. Dajcie mi państwo skończyć. Tak, ja to wiem, natomiast powierzona została im misja kontynuowania swojej pracy do momentu powołania nowej Rady Ministrów. Drodzy państwo, czy zechcecie mnie posłuchać przez chwilę? Przyszedł kolejny członek tego rządu, który chce zabrać głos. Moment, proszę wysłuchać, co mam do powiedzenia. Żeby zabrać głos w trybie, który dopuszcza regulamin Sejmu. Natomiast zwracam też państwa uwagę, że każdego przepisu można nadużyć. Jeżeli mielibyśmy tu do czynienia z sytuacją, w której zgłosi nam się cała Rada Ministrów, żeby w mojej ocenie zakłócać porządek obrad Sejmu, ja wtedy decyzją marszałka, tę decyzję biorąc na siebie, liczbę wystąpień członków Rady Ministrów w czasie tej debaty ograniczę. Proszę poczekać. Na samym początku procedowania tego punktu porządku dziennego zgłosiło się do głosu dwóch członków Rady Ministrów. W międzyczasie poprosił o głos pan minister Ziobro. Teraz prosi o głos pan minister Czarnek. Informuję państwa, że ponieważ wcześniej zgłosili się do głosu minister Schreiber i minister Szynkowski-Welsenk oraz mając świadomość tego, że w tym punkcie przewidziana jest dyskusja, a więc sytuacja, w której siły polityczne reprezentowane w parlamencie będą mogły zabrać głos w procedowanej sprawie, informuję, że na ministrze Szynkowskim-Welsenku lista członków Rady Ministrów przed dyskusją zostanie wyczerpana. Jeżeli państwo posłowie i panie posłanki będą mieli w tej sprawie wątpliwości, bardzo proszę o zgłoszenie wniosku do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która na pewno się do tego odniesie. 3 minuty, panie ministrze. Panie marszałku, rotacyjny
Przepraszam bardzo, ale otóż w tym momencie, panie ministrze, narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan 3 minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma o to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. Panie marszałku, jest taka dobra zasada, nie mierz kogoś swoją miarą. To pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużycia prawa, zanim ja jeszcze wystąpiłem, na litość boską. Nie mierz kogoś swoją miarą. Panie ministrze, korzysta tak samo, pan ze swojego czasu. Panie marszałku, teraz ja mówię. Takie są standardy w Izbie Demokratycznej. Otóż mamy do czynienia z daleko posuniętą już nie bezczelnością, tylko wręcz chamstwem politycznym. Z tej mównicy przed momentem występował przedstawiciel Lewicy, która uzyskała, proszę państwa, w tych wyborach 1 800 000 głosów. Występował po ministrze Zbigniewie Ziobrze, który startował z komitetu wyborczego, który uzyskał 7 660 000 głosów. Jeśli pan dobrze liczy, panie pośle Śmiszek, ale pan dobrze nie liczy, to jest prawie 6 milionów wyborców więcej. 6 milionów wyborców więcej oddało głos na listy wyborcze, z których startował pan minister Ziobro, aniżeli na Lewicę. I pan z tej mównicy wyrzuca ministra Ziobro z polityki, to pan z tego państwa przed momentem wyrzucił ponad 6 milionów ludzi. Więcej, 7 milionów, 660 tysięcy ludzi. Oni się dla was nie liczą. Oni są dla was nikim. A nie takie są standardy demokratyczne. Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie śmiszki, które nie potrafią liczyć. No. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przed momentem pan Budka w swoim wykładzie powiedział, że do Krajowej Rady Sądownictwa muszą trafić ludzie, którzy znają konstytucję i rozumieją, co w niej jest. Panie pośle, niech pan nam przypomni, kto zgłaszał do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 roku, do tego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, który wy zrobiliście jeszcze w tamtej haniebnej kadencji 2011-2015. Kto zgłaszał poprawki, które umożliwiły wam wybór 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas, kompletnie niezgodnie z konstytucją? Kto następnie te poprawki stwierdził niekonstytucyjność tych poprawek? Trybunał Konstytucyjny z panem Rzeplińskim na czele. Wie pan, kto zgłasza te poprawki? Między innymi pan Kropiwnicki, którego pan teraz chce do KRS-u dać. No gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest logika? I trzecia rzecz. Proszę państwa, przez całe 4 lata, więcej, przez całe prawie 8 lat słyszeliśmy, że nie ma KRS-u, że jest neo-KRS, że w zasadzie to wszystko nie działa, a oni dzisiaj procedują wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma. U was logiki brakuje, zwykłej logiki. A jak nie ma logiki, to nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, konstytucję, nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, przyznam szczerze, że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek pana stanowisku. Pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem. Natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu, to muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam. Zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, proszę o zabranie głosu pana Łukasza Schreibera, ministra, członka Rady Ministrów, który zgłosił się do zabrania głosu w trybie artykułu 185 regulaminu Sejmu. Panie pośle, bardzo proszę, żeby pana wypowiedź trwała 3 minuty, tak jak przyjęliśmy to w głosach klubowych. Rozumiem. Wielce szanowny panie marszałku, znaczy ministrowie proszą o głos w trybie faktycznie artykułu 186, który nie ogranicza ich liczbą czasu, dlatego że z tej mównicy przed chwilą w tej dyskusji nie padały tylko słowa o przedstawieniu kandydatów, tylko prowadzono debatę, ale tak naprawdę urągano standardom demokratycznym. W bezprawny sposób oskarżano ministrów i prawą część tej sali o rzeczy
zupełnie niewiarygodne i skandaliczne. To ostatnie 8 lat. Ja wiem, że pana marszałka nie było wtedy tutaj z nami. To ostatnie 8 lat. To ze strony lewej strony sali, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, to były groźby i to groźby nie tylko w stosunku do posłów, groźby w stosunku do mediów, groźby w stosunku do sędziów, gdy wyroki były dla was niekorzystne. Tak wyglądała demokracja, tak wyglądało poszanowanie prawa. I mówię to jako minister do spraw parlamentarnych. Wielokrotnie widziałem, z jaką pogardą, z jakim chamstwem także zwracano się w stosunku do pani marszałek. I to, co wczoraj pokazaliście, bo mogliście zacząć inaczej. Zaczęliście od tego, że największy klub parlamentarny zostaje pozbawiony miejsca w prezydium Sejmu. To jest okazanie, żebyście dobrze wiedzieli, pogardy, nie pogardy w stosunku nawet do pani marszałek, nie pogardy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. To było okazanie pogardy w stosunku do 7 600 000 wyborców. Wysoka Izbo, ja wiem, że miłe są wam standardy, które wprowadzaliście za czasów swoich rządów. Sędziowie na telefon. Tak, pamiętamy te standardy. Miłe wam jest to, że lider waszego ugrupowania na wiecach politycznych unieważnia referendum. Miłe wam jest to, że z tej mównicy posłowie unieważniają ustawy i konstytucje. To są nowe standardy, ale chcę zapewnić o jednym, że my się z tym nie pogodzimy. My możecie nas pozbawić wszelkich miejsc i wszelkich stanowisk, ale będziemy korzystali z regulaminu Sejmu do tego, by przeciwstawiać się waszej agresji, waszemu łamaniu zasad, procedur, łamaniu ustaw i konstytucji. I będziemy w tym, panie marszałku, zdecydowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan minister Szymon Szynkowski, Belsen. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Myślę, że zgodzimy się z tym wszyscy, że kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa, której, jak już wspominano państwo wcześniej, nazywaliście ją neo-KRS, teraz nagle uzdrowiła się dzięki obecności państwa na tej sali w nowej kadencji w większej liczbie, powinny być osoby o nieposzlakowanej opinii. Nie powinna być to niewątpliwie osoba, która regularnie posługuje się nieprawdą w życiu publicznym. I dlatego chciałbym wskazać, że w mojej opinii tych kryteriów nie spełnia pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. I wskażę tutaj przykład, jeśli państwo pozwolicie, ze swoich kompetencji wprost. Mieliśmy w ostatnich dniach okazję przesłuchiwać kandydatów na Komisję do Spraw Unii Europejskiej, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Unii Europejskiej. Podczas tego przesłuchania kandydatów dwójki profesorów o niezwykle wysokich kompetencjach, jednej pani doktor, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, która nie jest członkiem tej komisji, no ale korzysta z prawa możliwości obecności, zadawania też pytań na tej komisji, kilkukrotnie posługiwała się oskarżeniami, zarzutami o charakterze nieprawdziwym w stosunku do tych kandydatów. Pierwszy taki przykład, zaraz wykażę, że jest to prawda. Pierwszy przykład z brzegu to fakt zaatakowania rodziny jednej z kandydatek. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz uznała, że trzeba zaatakować męża jednej z kandydatek, mówiąc, że jest neosędzią. Już pomijając fakt tego nazewnictwa neo, które jest niezwykłym takim przedmiotem ulubienia pani poseł, okazało się, że to jest sędzia od kilkunastu lat, że to jest po prostu nieprawdziwy zarzut. To się okazało jeszcze w trakcie samej komisji. Kolejny raz innej z kandydatek, pani profesor z dużym dorobkiem, pracującej od wielu lat w administracji publicznej, powiedziała, że awansowała tylko i robiła karierę zarządów Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy pani profesor zaczynała swoją karierę w administracji publicznej zarządów premiera Jerzego Buzka, później pracowała z panią minister Izabelą Jarugą-Nowacką, ale to nie przeszkodziło pani poseł postawić tego zarzutu. Wreszcie w ferworze tych nieprawdziwych zarzutów powiedziała, że Rada Ministrów zaakceptowała tych kandydatów, zamiast zajmować się budżetem, to zajmuje się kandydaturami do Trybunałów Unii Europejskiej. Okazało się za chwilę, że Rada Ministrów na swoim posiedzeniu na tym samym zajmowała się również budżetem państwa. Pani poseł strzela więc oskarżeniami, zarzutami nieprawdziwymi, nie mając żadnych skrupułów, mogąc postawić każdy zarzut każdej osobie. To nie spełnia warunków nieposzlakowanej opinii. W mojej opinii taka osoba nie powinna pełnić funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Po temperaturze dyskusji, która
towarzyszyła prezentacji kandydatów, wnoszę, że są chętni do dyskusji i tak rzeczywiście jest. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jest sprzeciw? Bardzo proszę. Jeżeli jest sprzeciw, w takim razie tę propozycję przegłosujemy. Drodzy Państwo, kto z pań i panów posłów jest za propozycją, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 452 posłów, za 245, przeciw 191, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm propozycję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, przyjął. Gdzie mamy listę mówców? Niestety. Mieliśmy przed chwilą. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Na tablicy jest. Dobrze, mamy listę na tablicy, ja jej nie widzę u siebie, a więc... Nie. Oczywiście, rozumiem, że jeżeli mamy dwóch zgłoszonych mówców, to chcą podzielić swój czas na pół i mówić przez, a nie nawet trzech, a więc każdy z panów chce mówić po minucie. Rozumiem, że taka jest decyzja. Zapraszam pana posła Krzysztofa Szczuckiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. 1 minuta, panie pośle. Dlatego, że 3 minuty w imieniu klubów i koła. 1 minuta. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, najpierw krótka lekcja regulaminu dla pana marszałka. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. Jeżeli minister rządu Rzeczypospolitej Polskiej i inni ministrowie będą chcieli tutaj mówić do rana, to pan marszałek i my wszyscy mamy obowiązek ich wysłuchać. Tak mówi regulamin. Panie pośle, myli się pan. Myli się pan. Przechodząc do rzeczy, myli się. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zgodnie z artykułem 187 Konstytucji, punkt 2. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych. Ustrój, zakres działania i tryb pracy KRS oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Fakt, że Konstytucja nie przewiduje organu, który ma wybrać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, oznacza nic innego, tylko tyle, że Sejm ma prawo ustalić organ w ustawie. Sejm, Senat i pan prezydent swoim podpisem, organ, który wybiera sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa, nie Stowarzyszenie Justicja. Nie pan, panie pośle Budka, nie pan, panie pośle Śmiszek, tylko ustawa Sejmu, ustawa, której przysługuje przymiot konstytucyjności. A fakt, że artykuł 10 stanowi, że ustrój opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, oznacza właśnie to, że Krajowa Rada Sądownictwa uzyskuje swój mandat demokratyczny dzięki temu, że sędziowie do KRS wybrani są nie przez inny organ, ale przez Sejm. Dzięki temu Krajowa Rada Sądownictwa przestała w końcu być organem ochrony interesów sędziów i w końcu stanęła na straży praworządnego wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Sebastian Kaleta z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zwracam uwagę, że wykorzystano
prawie 2 minuty wypowiedzi, czasu wypowiedzi przewidzianej na klub Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan 1 minutę i 2 sekundy, panie pośle. Panie marszałku, sprawujący funkcję w systemie rotacyjnym, Wysoka Izbo. Dzisiaj pan poseł Budka poniewierał polską konstytucję, poniewierał polską dumą narodową, polską demokracją. Dlaczego? Mówił o tym, że Polska nie stosuje jakichś wartości europejskich, że jesteśmy jako państwo gorsi. Właśnie z perspektywy funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko że nasza konstytucja i nasza Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonują analogicznie jak Krajowa Rada Sądownictwa w Hiszpanii. Hiszpanie się wstydzą, czy Hiszpanie są poniewierani na forum Unii Europejskiej, czy hiszpańskie władze proszą o wsparcie Unię Europejską? Nie. Dlatego też warto powiedzieć, że upolitycznienie, które wy tak zarzucacie Krajowej Radzie Sądownictwa, to w Polsce nie jest żadna sprawa, która narusza jakiekolwiek standardy, bo chociażby w Niemczech sędziów do sądów federalnych powołują politycy. Tak i panie premierze, panie przewodniczący Tusk, takie właśnie niemieckie standardy, a wam to się nie podoba, że w Polsce może mieć Krajową Radę Sądownictwa wybieraną według polskiej konstytucji i według polskiej demokracji, a nie według podległych standardów, których wy wpychacie Polskę. Czas minął. Przepraszam. No przecież jest debata i przecież Izba zagłosowała nad kształtem tej debaty. Nie rozumiem zdumienia pana posła. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł. Panie ministrze, zabierał pan głos i marszałek rotacyjny zauważył to. Panie pośle, panie ministrze, nadużywa pan. Wiem, ale wypowiadał się pan już. Jedno zdanie, panie ministrze. Jedno zdanie. Proszę państwa, znam to słowo, nie ma potrzeby skandowania go. Oszczędzajcie gardła na debatę, proszę bardzo. Szanowni państwo, ponieważ bardzo lubią się odnosić do ministra Czarnka w swoich wystąpieniach, panie marszałku, szanowni państwo. Otóż, panie pośle Krzysztofie, pan nic nie zrozumiał tego, co powiedziałem. To pan poseł Śmiszek powiedział, że pan Ziobro jest wyrzucony z polityki, więc raz jeszcze przypominam. 7 milionów 660 tysięcy mieszkańców to są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nas do polityki wprowadzili i dali nam mandaty legalne, bezpośrednie. Dużo więcej panie niż wasza izba. To wyście do pana zrobiło. Definicja jednego zdania bardzo jest nieznana polskiej gramatyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, panie ministrze, nie kontynuujemy już tej debaty. Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Michała Wawra. Uszanujcie państwo to, że przedstawiciel klubu parlamentarnego chce zabrać głos w dyskusji nad ważną dla Polaków sprawą. Panie pośle, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie wyższy poziom debaty na tej sali, no to się niestety już drugiego dnia bardzo rozczarowali. I mówię tutaj do obu stron sali. A jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie naprawę wymiaru sprawiedliwości, to patrząc na listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, również się bardzo rozczarowali. Z obu stron, i z PiS-u, i ze Zjednoczonego Centrolewu, wystawieni zostali kandydaci, którzy są politycznymi awanturnikami, umoczonymi w trwającą od 8 lat wojnę o sądy, skompromitowanymi publicznie, którzy nie dają żadnej rękojmi tego, że będą pracować na rzecz uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie, będą walczyć o wymiar sprawiedliwości jako zbójeckie łupy rozszarpywane pomiędzy PiS-em a Platformą o to, kto będzie rządził sądami, które powinny być niezawisłe. Dzisiaj oglądamy zawłaszczanie Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejne odcinki to będzie Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy i można już w tej chwili, w dniu dzisiejszym przewidzieć, jak ten serial będzie się rozwijał, jak będzie trwał i że niestety to nie jest ostatnia awantura na tej sali sejmowej. To są wojenki, które nie mają większego znaczenia dla milionów Polaków. Polacy oczekują, że ktoś zrobi coś nie z Krajową Radą Sądownictwa, nie z Trybunałem Konstytucyjnym. Oczekują, że ktoś coś zrobi z sądami rejonowymi, gdzie przez długie miesiące i lata nie można się doczekać na wyrok w najprostszej sprawie. Gdzie przedsiębiorcy nie mają pewności, że umowy, które zawierają, będą w stanie potem wyegzekwować sądownie.
Ja jako radca prawny się z tym zetknąłem w praktyce. Zetknąłem się w praktyce z tym, że na koniec rządów poprzednich Platformy Obywatelskiej stan sądownictwa był fatalny, a na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości stan sądownictwa to jest kompletna ruina. Wy zostawiliście w stanie złym, wy zostawiacie w jeszcze gorszym, a Polacy chcieliby, żeby ktoś przyszedł i naprawił organizację sądownictwa. Nie zmienił nominowanych politycznie przedstawicieli na samym szczycie tej struktury, tylko naprawił funkcjonowanie sądów rejonowych, sądów okręgowych i awanturnicy zgłoszeni do Krajowej Rady Sądownictwa dzisiaj nie pomogą w tej sprawie. Konfederacja będzie głosować przeciwko kandydatom zgłoszonym i z jednej, i z drugiej strony i apelujemy do pozostałych posłów o to samo. Odrzućmy razem te kandydatury i zwracam się do pana marszałka, żeby po odrzuceniu tych kandydatur zwołać spotkanie w cywilizowanych, kulturalnych warunkach, spotkanie przedstawicieli klubów, na których będziemy w stanie wybrać takich posłów, prawników z naszego grona, którzy niezależnie od przynależności politycznej zostaną przez wszystkich zaakceptowani ponad podziałami i będą w stanie przyjąć jedną prostą misję. Naprawić polskie sądownictwo, a nie zawłaszczać je dla jednej z partii, które tutaj siedzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle bardzo i z całego serca podziwiam pana niezachwianą wiarę w człowieka i w polski parlamentaryzm. Do głosu zgłosił się jeszcze minister, członek Rady Ministrów, pan Michał Wójcik. Panie pośle, panie ministrze, bardzo pana proszę o respektowanie czasu, na który umówiliśmy się. Na który umówiliśmy się przy wystąpieniach w czasie tej debaty. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, jak pan widzi, nie jest łatwo być marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie spodziewałem się niczego innego, panie pośle. Chcieliśmy panu pomóc i dlatego wczoraj głosowaliśmy za Elżbietą Witek, bo po prostu była znakomitym marszałkiem przez 4 lata. I takich sytuacji nie było, panie marszałku, żeby w tak drastyczny sposób łamać regulamin Sejmu. Artykuł 186 w sposób jednoznaczny mówi. Każdy członek Rady Ministrów ma prawo zabrać głos, kiedy ma tylko ochotę, a pan niestety, ale musi dopuścić panie osobę do głosu. Panie ministrze, nie podejmując dyskusji z panem, bardzo proszę o zabranie głosu w trybie regulaminu, punktu regulaminu, który pan przywołał. Bardzo proszę. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie pan poseł Borys Budka, który rozgrzał emocje. Państwo już od wczoraj, jak hunowie wjechaliście tutaj do tej Izby, zawłaszczacie wszystko, palicie, niszczycie i skończycie jak hunowie, panie przewodniczący. Skończycie tak samo. Zobaczy pan. Pan nie będzie Attilą. Zobaczy pan. A jak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości, panie pośle Borysie Budka? Otóż panu przeczytam, zacytuję pewne zdanie. Sądy dzisiaj, ja ci gwarantuję, nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią nic. Będą prowadzić sprawy i trzy gwiazdki. Tak zapewniał lokalnych działaczy w Tczewie Platformy Obywatelskiej. Kto? Wasz kolega. Pan Sławek Neumann. Jest? Nie wiem, czy jest. Tak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości. Sędzia na telefon przywołany, to również w waszych czasach, to nie w naszych. To wy chcieliście mieć takich sędziów, a dzisiaj chcecie mieć taką samą Krajową Radę Sądownictwa. Jaką? Szanowni państwo, kolesie kolesiów mają wybierać. O to panu chodzi. Nie tak, że pan nie szanuje konstytucji. Artykuł 4. Zwierzchnia władza należy do narodu. Do narodu. Proszę się nauczyć konstytucji. I my zgodnie z tym artykułem przygotowaliśmy ustawy. Ustawę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa. I taki wybór był dokonany zgodnie z artykułem 4 na podstawie systemu hiszpańskiego, Cortezów. Kiedy się okazało, że przyjechali na wasze oczywiście zawołanie przedstawiciele Komisji Weneckiej, to w resorcie sprawiedliwości odbyło się spotkanie. I zapytaliśmy wówczas, minister Zbigniew Ziobro zapytał, czym różni się ten system od hiszpańskiego? To eksperci, wiecie co powiedzieli? Wy macie niższą kulturę prawną. Wy czapkujecie wszystkim, zginacie kart. Wy tak naprawdę wycieraliście wycieraczki w różnych stolicach Europy. Dzisiaj jest jak jest, no mogę powiedzieć, hunowie wjechali do tej Izby. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tę wypowiedź pełną erudycji i historycznych refleksji.
które podniosły poziom debaty w tej Izbie. W związku z tym, że zgłoszono 8 kandydatur, zamykam dyskusję, w związku z tym, że zgłoszono 8 kandydatur na członków Krajowej Rady Sądownictwa, przeprowadzimy głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszone zostały kandydatury pana posła Marka Asta, pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, pana posła Bartosza Kownackiego, pana posła Roberta Kropiwnickiego, pana posła Arkadiusza Mularczyka, pana posła Kazimierza Smolińskiego, pana posła Tomasza Zimocha oraz pani poseł Anny Marii Żukowskiej. Przypominam, że poprzeć można tylko 4 kandydatury. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję bardzo. Proszę o wyświetlenie wyników. W głosowaniu wzięło udział 457 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz uzyskała 246 głosów. Pan Tomasz Zimoch uzyskał 246 głosów. Pani Anna Maria Żukowska uzyskała 245 głosów. Pan Robert Kropiwnicki uzyskał 243 głosy. Pan Marek Ast 193 głosy. Pan Arkadiusz Mularczyk 192 głosy. Pan poseł Kazimierz Smoliński 192 głosy. I pan Bartosz Józef Kownacki uzyskał 191 głosów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posłów Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Roberta Kropiwnickiego, Tomasza Zimocha i Annę Marię Żukowską na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa. Drodzy państwo, na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 14 listopada. Zarządzam przerwę w posiedzeniu, a zanim ją zarządzę, jeszcze mam jedną uwagę i prośbę do państwa. Komentarz też po tym, co się dziś wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali, w mojej ocenie, ale myślę też i że wielu z nas, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Chcę Państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał Państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który Państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 21 listopada, czyli do wtorku, do godziny 12. Dziękuję Państwu.